będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rady Ministrów na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 roku połączonych wniosków po pierwsze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 stycznia 2014 roku o zbadanie zgodności artykułu 141 ustęp 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podpunkt A w związku z artykułem 4 punkt 33 artykułem 23 ustęp 1 oraz artykułem 35 ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Z artykułem 2 i artykułem 61 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Podpunkt B w związku z artykułem 23 ustęp od 1 do 6, ustęp 9 i ustęp od 15 do 18 oraz artykułem 35 ustawy powołanej w punkcie rzymskie 1 punkt 1 litera A z artykułem 2 i artykułem 22 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 2 wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej artykułu 197 ustawy powołanej w punkcie rzymskie 1 punkt 1 w części dotyczącej powszechnych towarzystw emerytalnych oraz otwartych funduszy emerytalnych z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji. Punkt 3 wniosku Prezydenta. Artykułu 197a ustawy powołanej w punkcie rzymskie 1 punkt 1 z artykułem 22 i artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, a także z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji. Punkt 4 wniosku Prezydenta. Artykułu 39a ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych podpunkt A z artykułem 2 i artykułem 67 ustęp A w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji podpunkt B z artykułem 2 i artykułem 22 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 5 wniosku Prezydenta artykułu 11 i artykułu 24 ustawy powołanej w punkcie pierwszym rzymskim 1 litera A podpunkt A z artykułem 2 i artykułem 67 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Podpunkt B z artykułem 2 i artykułem 22 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. I w końcu punktu 6 wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej artykułu 36 ustawy powołanej w punkcie rzymskie 1 litera A z artykułem 22 i artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, a także z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. Punkt 2 rzymski wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
z 29 sierpnia 2014 roku o zbadanie zgodności. Punkt pierwszy. Artykułu 1 ustęp 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie rzymski 1.1 litera a w zakresie, w jakim dotyczy osób, o których mowa w artykule 111 ustęp 3 ustawy powołanej w punkcie rzymskiej 1.4 z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z artykułu 2 oraz z artykułem 31 ustęp 3 w związku ustęp 1, przepraszam, w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji i punkt 2 artykułu 23 ustawy powołanej w punkcie rzymskiej 1 litera a zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. Orzeka. Artykuł 141 ustęp 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W związku z artykułem 4 punkt 33 artykułem 23 ustęp 1 oraz artykułem 35 punkt od 2 do 4. ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych jest zgodny z artykułem 2 i artykułem 67 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 2. Artykuł 141 ustęp 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku w związku z artykułem 23 ustęp od 1 do 6, ustęp 9 i ustęp od 15 do 17 oraz artykuł 35 punkt 2 punkt od 2 do 4. ustawy z 6 grudnia 2013 roku jest zgodny z artykułem 2 oraz z artykułem 22 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 23 ustęp 1, 2 i 18 ustawy z 6 grudnia 2013 roku jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 4. Artykuł 11 ustęp 1 i 2 ustawy z 6 grudnia 2013 roku oraz artykuł 39a ustęp 1, 2 i 3 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych są zgodne z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 5. Artykuł 11 ustęp 1 i 2 ustawy z 6 grudnia 2013 roku w zakresie, w jakim dotyczy osób, o których mowa w artykule 111 ustęp 3 ustawy z 13 października 1998 roku nie jest niezgodny z artykułem 31 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 197 ustęp 1, 2 i 3 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku w zakresie, w jakim odnosi się do powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych.
oraz artykuł 197 a ustęp 1 i 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku są zgodne z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 197a ustęp 1 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku jest niezgodny z artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Ponadto Trybunał postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 punkt 1 i 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym w związku z artykułem 134 punkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy sędziów, członków składu, pełnego składu orzekającego. Proszę usiąść. Informuję, że zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Mirosław Granat do punktu od 1 do 6, Wojciech Hermeliński do punktu 3 oraz Teresa Liszcz do punktu 1, 2, 3 i 6. Zasadnicze motywy wyroku Trybunału Konstytucyjnego przedstawi drugi sprawozdawca, pan sędzia Marek Zubik. Panie sędzio. Bardzo dziękuję. Postaram się, żeby były to zasadnicze, ale nie obiecuję, że będą krótkie. Zacznijmy od generaliów. Żadne pokolenie w perspektywie odpowiedzialności za dobro wspólne, którego elementem jest i samo państwo, nie działa w próżni. Przychodzi mu przyjąć państwo w tym miejscu, w jego dziejach, w jakim jest. Odpowiada za jego teraźniejszość oraz stan, w którym je pozostawi. W perspektywie tej bezpieczeństwa obywateli, o którym mowa w artykule 5, oraz obowiązku solidarności z innymi, wstęp do Konstytucji, nie bez znaczenia jest także, czy współczesne pokolenie poprzez wzmaganie roszczeń nie żyje przypadkiem na kredyt następnego. Problem ten jest, jak w soczewce skupia system zabezpieczenia społecznego, a głównie w tej jego części, która odnosi się do świadczeń związanych z ryzykiem dożycia wieku, w którym wygasza się aktywność zawodową. Solidaryzm międzypokoleniowy wymaga, aby aktualnie płacący składki, czy szerzej wszyscy podatnicy, szanowali zobowiązania zaciągnięte na rzecz pokolenia poprzedników oraz w perspektywie roztropnej troski o zabezpieczenie własnych potrzeb i odpowiedzialność za pokolenia przyszłe, nie doprowadzili do sytuacji, gdy niemożliwym staje się wywiązanie z jakichkolwiek zobowiązań, jakie nałożyła Konstytucja na organy władzy publicznej, gdy obywatele nie będą już w stanie sprostać sfinansowaniu własnych roszczeń. W demokratycznym państwie prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zarówno ustawodawca musi liczyć się z ekonomicznymi skutkami stanowienia norm, jak i propozycje ekonomiczne muszą być podporządkowane rygorom wynikającym z artykułu 2 Konstytucji. Nie każdy zatem model ekonomiczny, jakkolwiek pozytywnie byłby oceniany przez nauki ekonomiczne, tak samo będzie mógł być oceniony w perspektywie norm, zasad i wartości konstytucyjnych. Ustawodawca nie ma nieograniczonej swobody w dysponowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na cele publiczne w rozumieniu artykułu 216 ustęp 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że skrępowanie to idzie dalej niż tylko w perspektywie artykułu 216 ustępu 5 Konstytucji, wyznaczającym nieprzekraczalną relację państwowego długu publicznego do rocznej wartości PKB. Władze publiczne nie mogą między innymi dowolnie przekazywać środków publicznych podmiotom prywatnym, w szczególności pozwalając im zaspokoić swoje roszczenia z tychże środków. Dotyczy to w szczególności niewielkiego marginesu swobody ustawodawcy, kiedy to powierzenie środków publicznych przeznaczonych na cel publiczny
wiąże się z pogłębieniem deficytu budżetowego wynikającego z uszczerbku w kwotach przeznaczonych na pokrycie bieżących potrzeb finansowania państwa. Teraz troszeczkę o określeniu problemów konstytucyjnych, jakie były w tej sprawie. Trybunał wyodrębnił 6 takich problemów. Pierwszym była ocena dopuszczalności zmian warunków inwestowania aktywów OFE, mająca prowadzić do zwiększenia ryzyka uczestnictwa w funduszach z punktu widzenia prawa do zabezpieczenia społecznego oraz zgodności tej zmiany z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Drugim była ocena dopuszczalności zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez PTE w zakresie zarządzania aktywami OFE, w tym obowiązek umorzenia jednostek rozrachunkowych przez przekazanie odpowiednich aktywów do ZUS-u z punktu widzenia wolności działalności gospodarczej i zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Trzecim problemem konstytucyjnym, ściśle powiązanym z drugim i wyraźnie ujętym przez wnioskodawcę jako oddzielny problem, sformułowanie przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia regulującego sposób i tryb przekazania przez OFE do ZUS-u aktywów. Czwartym, ocena zgodności z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa umorzenia 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE i przekazania aktywów odpowiadających sumom umorzonym na subkonta w ZUS-ie. Piątym, ocena mechanizmu składania oświadczeń o przekazaniu przyszłych składek do OFE. Mechanizm ten powiązał ustawodawca z domniemaniem członkostwa w ZUS-ie ubezpieczonych. W szczególności kwestia ta była eksponowana w odniesieniu do osób urodzonych po 31 grudnia 1948, a przed 1 stycznia 1969, którzy przystąpili do OFE dobrowolnie, a nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w ustawie systemowej. Trybunał rozstrzygnął ten problem w perspektywie artykułu 2 oraz zasady wolności, czyli artykuł 31 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Szóstym wreszcie problemem konstytucyjnym była ocena ograniczeń dotyczących zasady reklamowania otwartych funduszy emerytalnych, w tym problem braku definicji reklamy oraz proporcjonalności całkowitego czasowego zakazu reklamy. Trybunał w niniejszej sprawie nie oceniał konstytucyjności przyjętych założeń tej reformy. Żaden bowiem z wnioskodawców nie zakwestionował zgodności z konstytucją, w szczególności zarządzania środkami publicznymi pobieranymi przymusowo, głównie z wynagrodzeń pracowniczych i przekazywanych przez ZUS podmiotom prywatnym, pobierającym wynagrodzenie z tychże środków publicznych, zmniejszających złożony kapitał i jednocześnie faktycznie i prawnie nie ponoszących jakikolwiek ryzyka i odpowiedzialności. Ale ta kwestia nie mogła jednak zejść z pola widzenia Trybunału. Trybunał nie oceniał również sprawy konstytucyjności całości zmian ustawodawczych w systemie emerytalnym z 2013 roku. Nie taki był bowiem zakres zaskarżenia. W szczególności nie mógł ocenić, czy pozostaje w zgodzie z normami lub zasadami konstytucyjnymi brak możliwości zadecydowania przez ubezpieczonych o dalszym przymusowym zarządzaniu przez OFE zgromadzonymi przez nich przez lata kapitałem w sytuacji, kiedy mogą już decydować o opuszczeniu tego mechanizmu. Wreszcie Trybunał nie oceniał szerszego problemu, czy ustawodawca mógł dać złudzenie prywatnego charakteru środków gromadzonych w OFE poprzez kreowanie na podstawie ustaw mechanizmów analogicznych do tych, jakie są znane prawu prywatnemu, ani też tego, czy takie złudzenie faktycznie miało racjonalne uzasadnienie. Wreszcie nie mógł ocenić trybu dojścia do skutki ustawy z 6 grudnia 2013 roku. Po pierwsze dlatego, że takiego zarzutu wnioskodawcy nie przedstawili. Po drugie, żaden z przytaczanych przez nich wzorców kontroli nie był wprost adekwatny. I po trzecie, przynajmniej jak do tej pory, żaden z podmiotów określonych w artykule 191 ust. 1 Konstytucji takich zarzutów w ogóle nie stawiał. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie pragnie zaznaczyć, że punktem wyjścia rozstrzygnięcia
nie była wcale ocena zaskarżonych rozwiązań ustawy z 2013 roku w perspektywie tylko dojścia do konstytucyjnych granic relacji państwowy dług publiczny a roczny PKB. Trybunał wyszedł z innego punktu widzenia. Swobody ustawodawcy demokratycznego w kształtowaniu instytucjonalnych form zabezpieczenia społecznego oraz konieczności zapewnienia odpowiedzialności za dobro wspólne oraz zaufanie obywateli do państwa, co w sytuacji, gdy władze publiczne decydują się odejść od rozwiązania mającego doniosłe skutki społeczne i ekonomiczne, które okazało się mieć poważne i dalekosiężne negatywne skutki dla funkcjonowania państwa. Inaczej rzecz ujmując, na ile właśnie w imię ochrony zaufania obywateli do własnego państwa władze publiczne mogą nie reagować na jednoznacznie negatywne skutki nietrafionego, jak się okazało, z perspektywy czasu własnego działania. Teraz chciałbym zarysować problem reformy z 2013 roku na tle szerszej kwestii kształtowania się systemu emerytalnego w Polsce. Podstawowym celem systemu emerytalnego jest zapewnienie osobie, która osiągnęła wiek, w jakim kończy się możliwość dalszego podejmowania pracy, środków umożliwiających jej na realizację potrzeb życiowych. Nie istnieje uniwersalny model systemu emerytalnego. Systemy emerytalne, jako uzależnione od różnego rodzaju czynników społecznych, ekonomicznych i demograficznych, muszą przystawać do warunków społecznych konkretnego państwa. Nie mają one charakteru niezmienialnego w czasie. Muszą być zatem skonstruowane w sposób umożliwiający stabilne funkcjonowanie jednak w długiej perspektywie czasowej. Do końca 1998 roku system zabezpieczenia społecznego w Polsce charakteryzował się wielością stosowanych rozwiązań i zróżnicowaniem ochrony poszczególnych kategorii podmiotów. Funkcjonowanie systemu w dotychczasowym kształcie, jak zauważali twórcy reformy z 1998 roku, nie gwarantowało stabilności i wypłacalności w dłuższej perspektywie. Wynikało to głównie z występowania zjawisk ryzyka demograficznego, polegającego na spodziewanym wzroście udziału osób pozostających w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym. Różnorodność koncepcji systemów emerytalnych wyraźnie widać choćby w odmienności rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy od tego, co proponował Bank Światowy. Pod koniec lat 90. XX wieku państwo polskie zdecydowało się jednak na wdrożenie koncepcji opartej na rekomendacjach Banku Światowego, zakładających wykreowanie otwartych funduszy emerytalnych oraz zarządzania pieniędzmi publicznymi na zasadach rynkowych przez podmioty prywatne. Podstawowym założeniem reformy z tego końca lat 90. była także zmiana sposobu obliczania świadczenia, polegająca na zastąpieniu formuły zdefiniowanego świadczenia formułą zdefiniowanej składki. Drugą zasadniczą zmianą było podzielenie systemu ubezpieczenia emerytalnego na tzw. filary według kryterium metod zarządzania funduszem. Trzeci element reformy to było dążenie do ujednolicenia sposobów przechodzenia na emeryturę. Konto i subkonto ubezpieczonego w ZUS-ie, przynajmniej w tym kształcie od 2011 roku, tworzą pierwszy filar emerytalny. Środki trafiające do funduszu emerytalnego są dystrybuowane na bieżące świadczenia emerytalne na zasadach repartycyjnych, czyli umowy pokoleniowej. Ubezpieczony dysponuje wierzytelnością wskazującym wysokość odprowadzonych do ZUS-u składek i wysokości aktywów z uwzględnieniem waloryzacji. Członkostwo w OFE od wejścia w życie reformy emerytalnej aż do połowy 2014 roku było obligatoryjne dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Z kolei osoby urodzone pomiędzy końcem 1948 roku a 1 stycznia 1969, z wyjątkiem już pobierających emerytury, miały możliwość wyboru uczestnictwa w systemie kapitałowym. W ramach otwartego funduszu emerytalnego prowadzony jest indywidualny rachunek ubezpieczonego. W przeciwieństwie do środków zaewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS-ie, środki powierzone przez państwo OFE są zarządzane na zasadach kapitałowych. Trybunał zwrócił również uwagę,
że jakkolwiek ubezpieczony ma indywidualny rachunek w OFE, to podobnie jak na koncie i subkoncie w ZUS-ie, zaewidencjonowane tam środki mają charakter wierzytelności. Ubezpieczony nie ma zatem możliwości swobodnego dysponowania tymi środkami w przeciwieństwie do możliwości dysponowania środkami zgromadzonych w dobrowolnym, powiedzmy trzecim filarze emerytalnym. Ustawodawca przewidział tutaj dwa rozwiązania systemowe umożliwiające częściowe dysponowanie zaewidencjonowanymi na nim środkami w innym wypadku niż dożycie wieku emerytalnego, niż przez ubezpieczonego oczywiście. Po pierwsze, środki te podlegają podziałowi w razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo jego unieważnienie. Po drugie, środki zaewidencjonowane na rachunku w OFE dzielone są w razie śmierci ubezpieczonego. Rozwiązania te nie zmieniają jednak charakteru zgromadzonych w OFE środków finansowych jako publicznych, jedynie powierzonych OFE zarząd. Trybunał zwraca uwagę, że reformie systemu emerytalnego towarzyszyły w kolejnych latach liczne zmiany ustawodawcze, modyfikujące i to czasami znacznie, pierwotny model przyjęty w 1998-1999 roku. Nieuzasadnione jest więc stanowisko, zgodnie z którym system emerytalny wprowadzony w wyniku ówczesnej reformy miał od tamtego momentu charakter statyczny. Wprowadzane modyfikacje były wynikiem zmieniających się sytuacji ekonomicznej i społecznej, przez co wynikały z okoliczności, w jakich funkcjonuje system emerytalny. Jak wynika z danych statystycznych i ekonomicznych, polski system emerytalny w kształcie nadanym pod koniec lat 90. w związku zwłaszcza działalnością drugiego filara generował spiralę zadłużenia się państwa oraz wzrost długu publicznego. Przyczyniał się do zwiększania deficytu ZUS-u, jałowego obiegu pieniądza, a równocześnie przestał gwarantować pewność świadczeń emerytalnych dla ubezpieczonych. Ustawodawca, wprowadzając reformę, nie podwyższył składki emerytalnej, a jedynie podzielił składkę między pierwszy filar oraz drugi. Rozwiązanie to sprawiało, że filar kapitałowy systemu emerytalnego budowany był od początku kosztem ograniczenia napływu składek do zreformowanego filara repartycyjnego, na którym spoczywa ciężar bieżącego finansowania świadczeń. Zwykłe życiowe doświadczenie, a nie tylko wiedza ekonomiczna, pozwalały przewidzieć, że po stronie ZUS-u, a zatem państwa, będzie pogłębiał się dług publiczny z tego tytułu. Pierwotnie zakładano, że ubytek składki zniwelowany zostanie przez dalsze reformy i uszczelnienie systemu emerytalnego, a ponadto przeznaczenie przychodu z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Reformy te dały jednakże ograniczony efekt, nie przyczyniając się do zmniejszenia ubytku składki FUS. Skutki działania tego systemu są, ogólnie mówiąc, wobec tego następujące. Po pierwsze, wynikały one ze zwiększonego się deficytu w FUS-ie, spowodowanego wypłacaniem świadczeń emerytalnych osobom z tak zwanego starego portfela, a zarazem przekazywania do OFE ustawowo zdefiniowanej części składki emerytalnej osób aktualnie zatrudnionych i odprowadzających składkę emerytalną. Choć przyczyny deficytu ZUS-u mają charakter złożony, nie budzi wątpliwości, że jedną z jego zasadniczych przyczyn jest konieczność transferu środków pozyskiwanych od ubezpieczonych do OFE. Po drugie, FUS występował ciągły deficyt spowodowany m.in. zmniejszającymi się wpływami ze składek i zwiększającymi się wydatkami. Sfinansowanie obecnego deficytu w FUS-ie w związku z brakiem nadwyżki budżetowej i dodatkowych środków budżetowych wymagało wobec tego zaciągania nowych zobowiązań i powodowało dalsze zadłużanie się państwa, m.in. przez emisję obligacji skarbowych. Po trzecie, reforma emerytalna z końca lat 90. doprowadziła do efektu tak zwanego podwójnego opodatkowania obecnego pokolenia, które zaczęło gromadzić składki emerytalne w systemie kapitałowym. I obecne pokolenie osób czynnych zawodowo ma nie tylko odkładać środki na własną emeryturę, lecz także finansować na zasadach repartycyjnych emerytury osób pozostających obecnie, pobierających obecnie świadczenia emerytalne, no, głównie ze starego systemu. Po czwarte, wbrew pierwotnym założeniom reformy z 1999 roku, kapitałowe zarządzanie części składką emerytalną w ramach OFE nie doprowadziło do radykalnie lepszej niż w FUS-ie przyrostu
funduszy. Sposób zarządzania aktywami OFE pochodzącymi ze składki emerytalnej sprowadzał się do bezpiecznego, lecz jednocześnie w dłuższej perspektywie czasu relatywnie niezbyt rentownego inwestowania powiązanych środków publicznych. Powszechne towarzystwa emerytalne bardzo dużą część aktywów inwestowały w papiery skarbowe, w tym obligacje Skarbu Państwa. W praktyce sfinansowanie dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego nastąpi przez wszystkich podatników, tych samych ubezpieczonych, którzy są członkami OFE. Po piąte, całkowity koszt opłat pobranych od ubezpieczonych przez OFE w latach poprzedzających zmiany w 2013 roku szacowany był na około 17 bilionów złotych, co stanowiło około 1,55% łącznego PKB z tych lat. Okoliczności te same w sobie można uznać za uzasadniające konieczność rozważenia przez ustawodawcę interwencji w system ubezpieczenia społecznego. Teraz kilka kwestii związanych z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Problem postrzegania zasady zaufania do państwa w kontekście zmian ustawowych z 2013 roku został postawiony we wnioskach, szczególnie Rzecznika Praw Obywatelskich, zbyt prosto. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa powinna być rozpatrywana przynajmniej w dwóch ujęciach. Pierwsze dotyczy sytuacji prawnej jednostki. Każda zmiana dotychczasowych uregulowań uznawana jest w tym aspekcie za ponowne określenie reguł gry i bardzo często, szczególnie gdy dotyczy ciężarów publicznych, wywołuje niepewność adresatów prawa. Wykazują oni, że działania ustawodawcy mogą negatywnie wpływać na ich sytuację prawną, naruszając ich zaufanie do państwa. Chodzi tu przy tym o ten aspekt wspomnianej zasady, który ma wymiar indywidualny. W nieco szerszym jednak ujęciu zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa odczytywana być musi przez pryzmat zadań państwa, związanych m.in. z kształtowaniem systemu emerytalnego. Przejawem poszanowania tej zasady może być wówczas oczekiwanie podejmowania koniecznych działań korygujących dysfunkcjonalne rozwiązania. W tak rozumianej skali ustawodawca wręcz nie może powstrzymywać się od zastosowania rozwiązań, które będą odpowiadać na zmieniające się warunki. Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji może być wówczas oceniane jako niezbędne właśnie z uwagi na to, aby obywatele mogli utrzymać zaufanie do państwa. Ustawodawca musi liczyć się z tym, że utrata zaufania do państwa najczęściej ma charakter stopniowy i rozłożony w czasie. Ustawodawca może bowiem podejmować drobne działania, które w dłuższej perspektywie będą osłabiać autorytet państwa i po jakimś czasie doprowadzą do zasadniczej zmiany jakościowej. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że na państwie ciąży obowiązek również stałego monitorowania podejmowanych przez siebie działań nawet w tak delikatnej sferze, jak zapewnienie prawa do emerytury. Konstytucja nie przesądza o tym, jak powinien zostać ukształtowany system emerytalny oraz jakie należy przyjąć warunki nabycia bądź utraty prawa do świadczeń. Konstytucyjna gwarancja zabezpieczenia społecznego nie polega na przyznaniu obywatelom prawa do konkretnej postaci świadczenia emerytalnego. Chociaż z artykułu 67 ustęp 1 Konstytucji nie można wyprowadzić jednego wzorca systemu emerytalnego, to jednak można stwierdzić, że swoboda ustawodawcy dotycząca sposobu ukształtowania systemu ma charakter zmienny w czasie. Ustawodawca może dokonywać znacznie dalej idących modyfikacji tego systemu w odniesieniu do osób, które dopiero co zostały do niego włączone. Dotycząca tych osób perspektywa trwania stosunku ubezpieczeniowego jest bowiem co do zasady dostatecznie długa. Inaczej wyznaczać należy natomiast głębokość zmian systemu emerytalnego w odniesieniu do osób, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego. W tym wypadku margines dopuszczalnych zmian systemu wydaje się być znacznie węższy. Ustawodawca nie może zatem, powołując się na przysługującą mu swobodę, dokonywać daleko idących zmian systemu świadczeń emerytalnych względem osób, które w niedługim czasie mają stać się beneficjentami tego systemu. Ale w takiej perspektywie oba wnioski nie zostały przedstawione Trybunałowi. Teraz kilka uwag dotyczących artykułu 67.
W dotychczasowym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że artykuł 67 Konstytucji nakłada na ustawodawcę obowiązek określenia zakresu oraz form zabezpieczenia społecznego. Granice tego obowiązku wyznacza przede wszystkim artykuł 67. Przepis ten wiąże ustawodawcę zarówno w sferze podmiotowej, zabezpieczenie społeczne ma przysługiwać obywatelom, jak i w sferze przedmiotowej. Dotyczyć ma ono konkretnych sytuacji, do których zaliczono osiągnięcie wieku emerytalnego, niezdolności do pracy z uwagi na chorobę bądź inwalidztwo oraz niezawinione pozostawanie bez pracy. Urzeczywistnienie gwarancji zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego jest konstytucyjnym obowiązkiem ustawodawcy. Wypełnienie tego obowiązku polega na powołaniu i zorganizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego. Rola ustawodawcy nie ogranicza się jednak wyłącznie do wykreowania danego modelu świadczeń emerytalnych dla osób kończących swoją aktywność zawodową. Państwo jest odpowiedzialne także za utrzymanie stworzonego systemu po to, aby w sposób ciągły realizować konstytucyjne gwarancje zabezpieczenia społecznego. Obowiązek wynikający z artykułu 67 ust. 1 Konstytucji nie może z istoty rzeczy zostać wykonany w drodze jednorazowego działania ustawodawcy. Wymaga stałego monitorowania istniejącego systemu świadczeń emerytalnych z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej, w jakiej przychodzi temu systemowi funkcjonować. Realizacja normy przewidującej określenie form i zakresu zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego wiąże się przez to z koniecznością oceny efektywności i skuteczności działania systemu świadczeń powołanego przez ustawodawcę ówcześnie. Istotnym elementem obowiązku nałożonego na ustawodawcę w artykule 67 ust. 1 jest zatem dokonywanie wszelkich niezbędnych modyfikacji stworzonego systemu emerytalnego po to, aby należycie wypełniał funkcję zabezpieczenia społecznego. Konstytucja przewiduje konieczność istnienia określonego systemu zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie przesądza jednak o tym, jak ten system powinien zostać ukształtowany oraz jakie należy przyjąć warunki nabycia. Swoboda związana z określeniem zakresu i form prawa do zabezpieczenia społecznego, choć znaczna, nie jest jednak nieograniczona. Chociaż artykuł 67 ust. 1 Konstytucji nie zawiera treściowych wskazań określających sposób urzeczywistnienia gwarancji przewidzianych w tym przepisie, to jednocześnie ustawodawca nie może w tym zakresie działać arbitralnie. Trybunał zauważa, że system świadczeń emerytalnych nie należy traktować wyłącznie jako mechanizm, w którym każdy beneficjent otrzymuje świadczenie dokładnie w takim wymiarze, jaki wiąże się z jego uczestnictwem finansowania tego systemu. Chodzi raczej o to, aby stworzony przez państwo system świadczeń umożliwił efektywne zaspokojenie słusznych potrzeb osób ubezpieczonych. Wynika to z obowiązywania zasady zarówno solidarności pokoleniowej, czy szerzej zasady solidaryzmu społecznego oraz powszechności i względnej jednolitości kryteriów przyznawania świadczeń i określania ich wysokości. Obok zasady solidaryzmu społecznego, konstytucyjną zasadą, która determinuje sposób realizacji obowiązku państwa zapełnienia świadczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego, jest zasada pomocniczości. Zakłada ona podejmowanie przez państwo aktywnych działań w sytuacji, w której jednostki bądź inne działające w ich imieniu podmioty nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb. Pomocniczość obliguje państwo do podjęcia odpowiednich działań w konkretnym momencie. Jakkolwiek nie zwalnia automatycznie jednostek z obowiązku dbałości o własne interesy oraz dążenia do samodzielnego zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb. Konieczność odczytywania treści artykułu 67 ust. 1 Konstytucji w odniesieniu do ogółu ubezpieczonych wiąże się z przyznaniem państwu roli wyłącznego oraz jedynego gwaranta systemu zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Państwo nie może zwolnić się z wykonywania konstytucyjnego obowiązku zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa emerytalnego. Nie może również przerzucić realizacji tego obowiązku całkowicie na samych obywateli. Zakres realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego jest uzależniony jednak od wielu czynników. Na wiele z nich państwo ma ograniczony wpływ, a w efekcie nie jest w stanie podejmować zawsze skutecznych czy adekwatnych działań regulacyjnych. Pojawienie się niekorzystnych tendencji w tych obszarach, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie systemu emerytalnego, wymaga prowadzenia
wówczas zmian takie, jakie są przynajmniej możliwe. Realizacja wartości leżących u podstaw prawa do zabezpieczenia społecznego może usprawiedliwiać modyfikowanie szczegółowych rozwiązań, określając jego zakres i formy. Ubezpieczony musi się liczyć z tym, że negatywne skutki funkcjonowania systemu emerytalnego mogą wymuszać zastosowanie rozwiązań zmieniających obowiązujące regulacje również na niekorzyść. Obywatel musi w niektórych sytuacjach ponosić również skutki ekonomicznych niepowodzeń swojego państwa. Nie zwalnia to natomiast ustawodawcy z obowiązku sprawiedliwego rozkładania określonych ciężarów na poszczególne grupy obywateli z poszanowaniem zasad, norm i wartości konstytucyjnych. Trybunał zwraca też uwagę, że dokonując wówczas zmian w obrębie tego systemu, ustawodawca pozostaje związany zasadami tworzenia prawa, w tym szczególnie zachowanie odpowiednio vacatio legis, określoności prawa, zasady ochrony praw słusznie nabytych, czy ochrony zaufania obywatela państwa i stanowionego przez nie prawa. Kolejny problem to ocena charakteru prawnego składki emerytalnej. Kluczową kwestią rozpatrywania obecnej sprawy, a także z punktu widzenia głosów w debacie publicznej, było określenie charakteru prawnego składki emerytalnej i znaczenia jej zarządzania w OFE przez podmioty prywatne. Trybunał Konstytucyjny w pełni podziela poglądy wyrażone dotychczas w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz stanowiska uczestników postępowania co do publiczno-prawnego charakteru składki na ubezpieczenie emerytalne. Składka emerytalna, stanowiąc uprzednio część prawa majątkowego pracownika do wynagrodzenia brutto, a w sensie ekonomicznym zaliczająca się do jego przychodu, jest, podobnie jak podatek dochodowy, ciężarem publicznym w rozumieniu artykułu 84 Konstytucji, a jednocześnie daniną publiczną w rozumieniu artykułu 217 Konstytucji. Ma ona charakter przymusowego, generalnie bezzwrotnego i powszechnego świadczenia pieniężnego, stanowiącego dochód Państwowego Funduszu Celowego, jakim jest FUS. Jest nakładana jednostronnie, władczo przez państwo, przez organ władzy publicznej wykonujący zadania i służy wypełnianiu zadań publicznych wynikającym z Konstytucji. I w tym wypadku służącym urzeczywistnieniu konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w artykule 67 ust. 1 Konstytucji. Uiszczanie daniny publicznej w postaci składki emerytalnej jest obowiązkiem każdego ubezpieczonego w rozumieniu artykułu 84 Konstytucji. Ubezpieczony nie ma wpływu na wysokość ani na zasady jej opłacania. Środki pochodzące ze składki emerytalnej nie mogą być zatem rozumiane w sensie konstytucyjnym jako własność prywatna ubezpieczonych. Stanowią publiczne środki finansowe na pokrycie publicznych zobowiązań wynikających z ubezpieczenia społecznego. Publiczno-prawnego charakteru środków pochodzących ze składki emerytalnej i zgromadzonych zarówno na koncie i subkoncie FUS, jak i na rachunku w OFE, nie zmieniają wzajemność świadczenia polegające na powiązaniu wysokości świadczenia emerytalnego z wysokością zaewidencjonowanych środków pochodzących ze składki emerytalnej, ani lokowanie środków zgromadzonych w OFE na zasadach rynkowych. Nie zmienia tego, że zgromadzonymi środkami zarządzają podmioty prywatne, a precyzyjniej PTE, to znaczy wykreowane w tym celu przez ustawodawcę osoby prawa cywilnego występujące w obrocie w formie spółki akcyjnej oraz będące jedynym organem OFE. Trybunał stwierdza, że podmioty te wykonują zadania publicznie wyłącznie w ramach wyznaczonych przez prawo. Przekazanie przez ZUS do OFE środków pochodzących ze składki emerytalnej należy uznać za czynność techniczno-organizacyjną, prowadzącą de facto do ograniczonej w czasie zmiany podmiotu administrującego środkami publicznymi. Nie prowadzi to do sui generis przewłaszczenia tych środków na ubezpieczonego, a tym bardziej OFE lub PTE. Umożliwienie ubezpieczonemu częściowego współdecydowania o sposobie realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego musi być postrzegane jako przejaw wspomnianej już zasady pomocniczości. Nie powoduje to jednak zmiany kwalifikacji prawnej środków finansowych pochodzących z przymusowo uiszczanej daniny publicznej na prywatną własność ubezpieczonego. Powszechne przekonanie, ukształtowane pod wpływem różnego rodzaju wypowiedzi, stworzyło być może iluzję prywatnego charakteru tychże środków i odrębności majątku zgromadzonego w OFE od finansów publicznych. Teza to, co raz jeszcze Trybunał podkreśla, nie znajduje oparcia w normach i zasadach konstytucyjnych.
Trybunał zwraca uwagę, że traktowanie aktywów zgromadzonych w OFE jako prywatnych oszczędności ubezpieczonych miałoby dalekosiężne konstytucyjne konsekwencje. Oznaczałoby, że ustawodawca, zobowiązując w 1999 roku ubezpieczonych do uczestnictwa w filarze kapitałowym, doprowadził do nieproporcjonalnego ograniczenia czy wręcz naruszenia istoty własności, polegającego na zobowiązaniu nie tylko do przymusowego oszczędzania, ale i przymusowego przekazania części swojego wynagrodzenia podmiotowi prywatnemu. Przyjęcie odmiennego poglądu, że środki przekazywane do OFE są majątkiem prywatnym ubezpieczonych, w zakresie, w jakim ustawodawca umożliwił PT pobieranie wynagrodzenia z przymusowej składki emerytalnej przy założeniu prywatnego charakteru środków zgromadzonych w OFE, należałoby uznać za niezgodne z konstytucją wyzucie obywatela z własności, nie w pierwszym rzędzie na cel publiczny, czego domaga się bezwzględnie artykuł 21 ust. 2 Konstytucji, ale głównie na rzecz podmiotu prywatnego, który zaspokaja własne roszczenia z majątku obywatela. Teraz przejdźmy do problemu zmiany zasad działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w perspektywie prawa do emerytury. Powyższe ustalenia ogólne pozwoliły Trybunałowi dopiero przejść do oceny konstytucyjności zaskarżonych przepisów. W pierwszej kolejności Trybunał odniósł się do zarzutu prezydenta dotyczącego zmiany zasad funkcjonowania filaru kapitałowego w kontekście zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dokonując oceny dopuszczalności wprowadzonych ustawą nowelizującą modyfikacji, w szczególności ekonomicznych przyczyn korekty przez ustawodawcę systemu emerytalnego, Trybunał wziął pod uwagę argumentację zawartą w wypowiedziach uczestników postępowania i wynikającą z opracowań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz informacji zawartych w piśmie sygnowanym przez Prezesa Rady Ministrów. W ocenie Trybunału wprowadzone ustawą nowelizującą zmiany były spowodowane kilkoma czynnikami, które zdaniem ustawodawcy miały utrudnić realizację konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. Trybunał dostrzega negatywne skutki ekonomiczne działalności OFE dla finansów publicznych w takim kształcie, jakim funkcjonowały one od swojego powstania. W świetle danych ekonomicznych przedstawionych w toku postępowania dotychczasowy model i część segmentu kapitałowego mógł być uznany za realnie zagrażający zachowaniu równowagi budżetowej, która także jest wartością konstytucyjną i podlega ochronie. Funkcjonowanie OFE było finansowane przede wszystkim wzrostem zadłużenia w postaci emisji obligacji skarbowych, a rzeczywistym kosztem reformy emerytalnej obciążono nie tylko aktualne pokolenie podatników i płacących składki emerytalne, lecz także przyszłe pokolenia, które będą musiały zaciągnięty dług spłacić. Doszło do przerzucenia finansowej odpowiedzialności za reformę emerytalną z obecnego na pokolenie następne. Praktyka ponad 16 lat funkcjonowania kapitałowego segmentu emerytalnego i działalności systemu kapitałowego mogło rodzić uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości tezy o korzystnym wpływie działalności inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych na wysokość przyszłych emerytur. Mając powyższe na uwadze, Trybunał podzielił stanowisko Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rady Ministrów, że dotychczasowy model systemu emerytalnego osłabiał, a nie wzmacniał możliwość wywiązywania się państwa z obowiązku nałożonego w artykule 67 ust. 1 Konstytucji. Trybunał stwierdził w związku z tym, że ustalone w 2013 roku w ustawie o OFE ograniczenia inwestowania aktywów OFE w instrumenty skarbowe mieściły się w ramach konstytucyjnie akceptowalnej swobody ustawodawcy regulowania konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Przyjęte rozwiązanie, uwzględniając ich normatywny kontekst, nie mogło zostać uznane za osłabiające w sposób konstytucyjnie niedopuszczalny wywiązywanie się państwa z obowiązku zapewnienia obywatelom prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, a co zatem idzie naruszać artykuł 67 ust. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę ponadto, że obowiązujące przed wejściem w życie ustawy nowelizujące zasady lokowania aktywów OFE w zasadzie nie sprzyjały konkurencji między nimi,
która ma być jednym z założeń filaru kapitałowego. Ponadto dopuszczalność lokowania aktywów OFE w papiery skarbowe nie przyczyniała się do rzeczywistego zarządzania tymi środkami, polegającego na powiększaniu aktywów przez inwestycje poza sektorem finansów publicznych. Tym samym osiągany z lokowania w skarbowe instrumenty finansowe zysk był z punktu widzenia przyszłych ubezpieczonych pozorny, gdyż, jak podkreślano, okupiony zwiększonym i stale przerastającym długiem publicznym. Nowe regulacje w zakresie polityki inwestycyjnej OFE wymuszają większą dywersyfikację portfela inwestycyjnego i mogą sprzyjać przywróceniu rynkowego charakteru temu segmentowi. Ponadto Trybunał uznał za konstytucyjnie dopuszczalne określenie takiego, jak podmioty, tego, jakie podmioty mogą nabywać obligacje skarbowe i inne imitowane lub gwarantowane przez państwo instrumenty finansowe. Ustawodawca ma szerokie możliwości decydowania o kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania skarbowych papierów wartościowych, beneficjentów poręczeń i gwarancji publicznych czy podmiotów będących wierzycielami państwa z innych tytułów, co wprost wynika z artykułu 216 Konstytucji. Zakwestionowane rozwiązanie przewiduje ograniczenie lokowania aktywów OFE nie tylko w krajowe papiery skarbowe czy szerzej, inwestowania w polski dług, lecz także odnosi się do zakazu finansowania długu publicznego państw obcych. Mieściło się to jednakże w ramach swobody ustawodawcy, który mógł przewidzieć konieczność ograniczenia ryzyka związanego z finansowaniem długu publicznego państw trzecich, nabywanego przez polskie fundusze emerytalne oraz potencjalnego wpływu takiej sytuacji na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce. Rozwiązanie to należy uznać także za ograniczające ryzyko inwestowania związane z niewypłacalnością publicznych wierzycieli zagranicznych, to jest państw trzecich, których skarbowe papiery wartościowe mogłyby polskie otwarte fundusze emerytalne inwestować. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił też zarzutu o uczynieniu OFE funduszami podwyższonego ryzyka, co wnioskodawca wiązał przede wszystkim z wynikającym z ustawy nowelizującej czasowego obowiązku lokowania określonej w tym przepisie puli aktywów OFE w akcje i inne instrumenty udziałowe. Rozwiązanie to po pierwsze ma charakter przejściowy, wymuszając lokowanie określonej w nim wysokości aktywów w instrumentach udziałowych w latach 2014-2017. Należy mieć na uwadze, że otwarte fundusze emerytalne zostały pomyślane jako instytucje długoterminowego inwestowania i to w perspektywie takiego okresu może być oceniany ustawowy model zasad zarządzania powierzonych im środków. Trudno uznać, by przejściowe zobligowane do ulokowania w trzech następujących po sobie latach od 55 do 15% wartości aktywów w akcjach i innych instrumentach narażonych na wahania kursowe samo w sobie nadało OFE szczególnie ryzykowny charakter, czy znacznie bardziej niż pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów. Rozwiązanie to służyło dodatkowo ochronie bezpieczeństwa samych ubezpieczonych. Uniemożliwiło bowiem ewentualną nagłą wyprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, która mogłaby mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla wysokości aktywów zaewidencjonowanych na rachunkach w OFE, ale i dla całej gospodarki. Należy mieć na uwadze jeszcze jeden argument. Mimo zwiększenia wysokości aktywów OFE, które w latach 2014-2017 mają być ulokowane w instrumentach udziałowych, to od 75% do 15%, nie nastąpiło faktyczne zwiększenie sum środków pochodzących ze składki emerytalnej lokowanych w tego rodzaju instrumentach finansowych. Inaczej mówiąc, stopień zaangażowania OFE na rynku akcji odnoszony do całości składki emerytalnej ubezpieczonego pozostał proporcjonalny na niezmienionym poziomie po wejściu w życie ustawy nowelizującej w porównaniu do okresu sprzed jej wejścia w życie. Trybunał nie podzielił również zarzutu niekonstytucyjności związanego z uchyleniem przepisów regulujących minimalne wymaganą stopę zwrotu oraz mechanizm pokrywania niedoboru. Najogólniej mówiąc, zniesione rozwiązanie miało gwarantować członkom każdego funduszu, jeśli osiągnięte przez ten fundusz wyniki okażą się niższe od średniej wyników wszystkich funduszy, to zostanie wówczas uruchomiony mechanizm pokrycia niedoboru. Rozwiązanie to petryfikowało jednak brak faktycznej konkurencyjności PTE
oraz podobieństwo portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy, zmniejszając, a nie zwiększając szansę osiągnięcia większych zysków. Prowadziło to także do sytuacji, w której poszczególne PT koncentrowały się raczej na przyjmowaniu podobnych strategii inwestycyjnych, zapewniających osiągnięcie podobnych wyników finansowych zarządzanych przez nie OFE, a tym samym oddalały ryzyko powstawania niedoboru finansowanego z własnych środków towarzystwa. Uchylenie tych rozwiązań prawnych mieściło się w ramach przysługującej ustawodawcy swobody regulacyjnej i zdaniem Trybunału nie może być postrzegane jako naruszające prawo do zabezpieczenia społecznego w rozumieniu artykułu 67 ust. 1 Konstytucji. Niezależnie od powyższych argumentów Trybunał zwrócił uwagę, że ustawodawca przewidział szereg gwarancji systemowych oraz jednostkowych służących ochronie prawu do zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Przede wszystkim wprowadził dobrowolność uczestnictwa w filarze kapitałowym. Ponadto, jak już wskazywano, wysokość emerytury nie zależy jedynie od wielkości środków zgromadzonych w OFE. Na emeryturę z FUS składa się będą przede wszystkim środki zaewidencjonowane w filarze repartycyjnym, to znaczy na koncie i subkoncie w ZUS-ie. Rozwiązania te zabezpieczają kapitał przed ryzykiem utraty spowodowanym nagłymi zmianami na rynkach finansowych, przed osiągnięciem wieku emerytalnego i rozpoczęciem wypłacania świadczeń. Przewidziano wreszcie mechanizm tzw. suwaka w ostatnim okresie poprzedzającym nabycie prawa do emerytury. Drugi zarzut prezydenta wiąże się z naruszeniem zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa. Jak wielokrotnie podkreślał Trybunał, z artykułu 2 Konstytucji nie można wyprowadzić oczekiwanie, jakoby sytuacja prawna podmiotów prawa nie mogła ulec modyfikacji również na niekorzyść, zwłaszcza w sytuacji dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Mając na uwadze sformułowane w orzecznictwie Trybunału wymagania co do warunków dokonywania zmian w prawie, Trybunał nie podzielił zarzutów prezydenta, jakoby ustawodawca, modyfikując warunki inwestycyjne OFE w 2013 roku, naruszył wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Po pierwsze, uczestnictwo w filarze kapitałowym jest obecnie dla ubezpieczonych dobrowolne. Wreszcie sami ubezpieczeni decydują, czy chcą współdziałania OFE w zarządzaniu środkami wpłacanymi z ich wynagrodzenia na potrzeby realizacji prawa do emerytury. Po drugie, środki zgromadzone w OFE stanowią jedynie część przyszłego świadczenia emerytalnego. Jak już wskazywano wcześniej, zasadnicza część świadczenia emerytalnego miała i ma w dalszym ciągu pochodzić ze środków zaewidencjonowanych w ramach pierwszego filara. Po trzecie, Trybunał zwraca uwagę na przejściowy charakter podwyższonego ryzyka, czy potencjalnie podwyższonego ryzyka inwestycyjnego, związanego z koniecznością utrzymania ustawowo określonej minimalnej wysokości lokat w instrumentach udziałowych, które mogą być poddane ryzyku wahań kursowych. Z tych powodów Trybunał uznaje, że nie sposób przyjąć, by tego typu zmiana modelu inwestycyjnego OFE jednoznacznie mogła być oceniona jako naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Kolejny problem to zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez PTM. Drugim problemem konstytucyjnym sformułowanym we wniosku prezydenta była dopuszczalność zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez PT w zakresie zarządzania aktywami OFE, która miała naruszać zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego prawa, a ponadto nieproporcjonalnie ingerować w wolność działalności gospodarczej. Przekazywana OFE i zarządzana przez PT część składki emerytalnej ma charakter ciężaru publicznego w rozumieniu artykułu 84 Konstytucji, zaś zarządzanie tymi środkami zgromadzonymi w OFE i zarządzanymi przez PTE jest wykonywaniem zadania publicznego. Określenie warunków prowadzenia tej działalności mieści się więc w ramach swobodnego uznania ustawodawcy. Działalność ta jest bowiem podporządkowana nadrzędownemu celowi, jakim jest realizacja prawa do zabezpieczenia na wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Trybunał nie podzielił zarzutów stawianych przez pana prezydenta co do niezgodności zaskarżonych przepisów ustawy o OFE w związku z przepisami ustawy nowelizującej zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Prezydent trafnie zwrócił uwagę na relatywnie krótki okres zastosowawczy w ustawie nowelizującej.
uwzględniwszy charakter regulowanych stosunków prawnych oraz wysokość środków finansowych, które OFE zobowiązane były przekazać do ZUS-u. Rzeczywiście okres był nienadmiernie długi. Zasadnicze zmiany odnoszące się do portfela inwestycyjnego OFE, ograniczające lokowanie aktywów OFE w instrumenty skarbowe i obligujące do lokowania w instrumenty udziałowe, a ponadto uchylenie przepisów regulujących minimalne stopy zwrotu oraz mechanizm pokrycia niedoboru zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2014 roku, to jest po ponad miesięcznym okresie spoczywania ustawy. Natomiast przepis ustawy nowelizującej, regulujący proces umarzania jednostek rozrachunkowych oraz przekazania aktywów funduszu do ZUS, wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli 15 stycznia 2014 roku. Mimo relatywnie krótkiego okresu dostosowawczego przewidziano w ustawie nowelizującej, ustawodawca uczynił zadość minimalnym wymaganiom konstytucyjnym. Z jednej strony zezwolił na posiadanie przez OFE do 4 lutego 2016 roku, czyli przez ponad 2 lata od wejścia w życie ustawy, instrumentów skarbowych, które zostały nabyte przed 4 lutym 2014 roku i nie zostały przekazane zgodnie z artykułem 23 ust. 2 ustawy nowelizującej. Z kolei inne przepisy ustawy nowelizującej zapewniły ponadroczny okres na dostosowanie lokat aktywów OFE do wymagań ilościowych wynikających ze znowelizowanej ustawy OFE. Z drugiej natomiast strony ustawodawca zapewnił w artykule 27 ustawy nowelizującej czas na zmianę skutków statutów OFE, które powinny były nastąpić do 1 lipca 2014 roku, a więc przewidział okres na uporządkowanie wewnętrznych zasad działania tych podmiotów. Trybunał zwrócił uwagę, że ryzyko związane z działalnością gospodarczą obejmuje także ryzyko subiektywnie niekorzystnych z punktu widzenia konkretnego podmiotu zmian systemu prawnego. Dotyczy także to zmian wysokości wynagrodzenia. Dotyczy to też takich sytuacji, gdy dany podmiot wykonuje zadania publiczne i otrzymuje ze środków publicznych wynagrodzenie z tego tytułu. Trybunał nie podzielił z tego powodu zarzutu niezapewnienia PTE czasu na przygotowanie się do zmniejszonego przychodu spowodowanego spadkiem wielkości aktywów netto stanowiących podstawę obliczenia opłat za zarządzanie aktywami i spodziewanym odpływem ubezpieczonych, którzy nie zdecydowali się na uczestnictwo w segmencie kapitałowym. Po pierwsze, nie ma konstytucyjnie usprawiedliwionego oczekiwania otrzymania ze środków publicznych, a taki charakter ma wynagrodzenie pobierane przez PTE zarówno w postaci procentowo określonej części przekazywanych do OFE składek emerytalnych, jak i w postaci opłaty za zarządzanie na niezmienionym poziomie. Po drugie, zmiany w strukturze przychodu PTE w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej były rozłożone w czasie. Kolejny problem to fakultatywny charakter przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia regulującego sposób przekazania aktywów OFE do ZUS. Odrębnym problemem konstytucyjnym, na którym zwrócił uwagę prezydent, jest problem zgodności upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia zawartego w artykule 23 ust. 18 ustawy nowelizującej z artykułem 2 Konstytucji. Wnioskodawca co prawda w petitum wniosku ujmuje ten przepis jako związkowy przedmiot kontroli wobec artykułu 141 ust. 2 ustawy. Jednakże analiza uzasadnienia wniosku wyraźnie wskazuje na odrębność problemu konstytucyjnego oraz argumentację skupioną na sposobie zredagowania przez ustawodawcę tego przepisu i konsekwencje tego stanu rzeczy dla PTE. Trybunał nie podziela wątpliwości wnioskodawcy w tym zakresie. Po pierwsze, treść przepisów rozporządzenia miała charakter techniczny, precyzując jedynie czas dokonywania transakcji i szczegółowy sposób transferu poszczególnych ustawowo określonych kategorii lokat. Po drugie, Rada Ministrów niezwłocznie po wejściu w życie ustawy wykonała przewidziane w ustępie 18 upoważnienie, wydając 21 stycznia 2014 roku rozporządzenie w sprawie przekazywania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewątpliwie zatem przed rozpoczęciem całej operacji rachunkowej, jaką było przeniesienie aktywu do ZUS-u, wszystkie warunki tego procesu były określone przez normy prawne. Kolejny problem to dopuszczalność umorzenia jednostek rozrachunkowych w OFE z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował rozstrzygnięcie ustawodawcy polegające na umorzeniu 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE oraz przekazaniu do ZUS-u aktywów odpowiadających sumie umorzonych jednostek. Trybunał uznał, że dokonywanie zmian warunków nabycia prawa do emerytury nie może być rozpatrywane, jak sugeruje wnioskodawca, w kontekście zasady pacta sunt servanda, zakładającej niezmienność raz przyjętych unormowań w sferze stosunku ubezpieczeniowego. Konstytucja zobowiązuje państwo do takiego kształtowania systemu emerytalnego, aby obywatele osiągający wiek emerytalny otrzymywali świadczenie pozwalające na zabezpieczenie ich uzasadnionych potrzeb. Domagając się od państwa stworzenia podstaw do realizacji takiego obowiązku, nie można jednak żądać, aby system emerytalny nie podlegał żadnym zmianom, w tym również takim, które mogą wynikać z okoliczności społecznych i gospodarczych. Wspomniana przez ustawodawcę umowa społeczna między obywatelami a państwem dotyczy nie tyle istnienia określonego modelu zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, ile zapewnienia świadczeń przysługujących już po nabyciu prawa do emerytury. Rozstrzygnięcie ustawodawcy dotyczy zmiany sposobu zarządzania środkami pochodzącymi ze składu ubezpieczeniowym, które są środkami publicznymi. Środki te znajdują się dotychczas na rachunkach w OFE, zostały przeniesione do pierwszego segmentu systemu emerytalnego. Zmienił się podmiot zarządzający aktywami odpowiadającymi tym środkom, jakkolwiek bez zmiany ich ekonomicznej wartości. Przekazano bowiem aktywa odpowiadające sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Jednocześnie istotnym instrumentem prawnym mającym zapewnić utrzymanie ich ekonomicznej wartości jest objęcie tych środków mechanizmem waloryzacji ustawowej zgodnie z artykułem 40c ustawy systemowej, analogicznej do tego mechanizmu, jaki jest przewidziany dla działalności inwestycyjnej OFE. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wywodzona z artykułem 2 Konstytucji zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa nie zakazuje modyfikacji warunków przyznawania świadczeń emerytalnych. W niektórych sytuacjach poszanowanie tej zasady może nawet wymagać przeprowadzenia zmian funkcjonującego już systemu emerytalnego po to, aby zapewnić ubezpieczonym realizację prawa do otrzymania świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z tego względu, biorąc pod uwagę zakres zarzutu wnioskodawcy oraz przedstawioną argumentację, Trybunał uznał kwestionowany przepis ustawy nowelizującej za zgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Kolejny problem to składanie oświadczeń o przekazywaniu przyszłych składek do OFE. Istotą stawianego przez prezydenta zarzutu niezgodności przepisów ustawy nowelizującej oraz ustawy systemowej z artykułem 2 było przekonanie, że ustawodawca, wprowadzając zmiany sposobu funkcjonowania OFE, dokonał niedopuszczalnej ingerencji w ukształtowane stosunki prawne. Zmiany te miały postawić członków funduszu w obliczu nowej sytuacji prawnej dotyczącej sposobu przekazywania składek. Zastrzeżenia konstytucyjne zgłaszane przez prezydenta w odniesieniu do przepisów ustawy nowelizującej oraz ustawy systemowej dotyczą osób, które są w trakcie nabywania prawa do uprawnień emerytalnych. Zmiana formy gromadzenia składek ubezpieczeniowych członków OFE wynikające z zaskarżonych przepisów odnosiła się do warunków uczestnictwa tych osób w systemie emerytalnym, ale nie naruszała ich prawa do świadczenia emerytalnego po spełnieniu przesłanek określonych w Konstytucji. Ustawodawca uregulował status prawny składek począwszy od lipca 2014 roku i przewidział możliwość współdecydowania przez ubezpieczonych o tym, w jakim wymiarze chcą partycypować w zmienionej kapitałowej części systemu emerytalnego. Dotychczasowi członkowie OFE mogli złożyć oświadczenie, którego skutkiem było utrzymanie ich wcześniejszej sytuacji, polegającej na przekazywaniu do funduszu odpowiedniej części składki. Brak złożenia oświadczenia skutkował zmianą sposobu przekazywania kolejnych składek ubezpieczeniowych, jakkolwiek nie podważał dotychczasowego członkostwa w OFE w osób, które uprzednio przystąpiły do funduszu. Skutek ten dotyczył zarówno osób, które dobrowolnie przystąpiły do OFE, jak i tych, których członkostwo wynikało z mocy prawa. Istotnym wymiarem zmiany było zatem wprowadzenie dobrowolności dalszego przekazywania do OFE przyszłych składek ubezpieczeniowych osób,
które były członkami otwartego funduszu emerytalnego w chwili wejścia ustawy nowelizującej. Wprowadzenie mechanizmu składania oświadczeń mieściło się w zakresie swobody ustawodawcy. Nie jest przy tym rozwiązaniem, które odbiera ubezpieczonym możliwość oceny skutków prawnych podejmowanych przez nie decyzji. Wręcz przeciwnie. Przyznaje ubezpieczonemu prawo do współdecydowania o tym, w jakiej części systemu emerytalnego mają być lokowane składki ubezpieczeniowe. Czyni to, biorąc pod uwagę znaczną skalę zmian, jakie dotyczyły sposobu funkcjonowania OFE. W ten sposób ustawodawcy, który po upływie kilkunastu lat funkcjonowania systemu emerytalnego zdecydował się na zasadnicze zmodyfikowanie działań OFE, przyznał beneficjentom przyszłych świadczeń emerytalnych możliwość podjęcia decyzji o tym, czy chcą w przyszłości partycypować w kapitałowym części systemu emerytalnego. Trybunał odrębnie odniósł się w tym miejscu do zarzutu, jaki sformułował natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich. Podobnie jak w wypadku prezydenta, rzecznik zakwestionował wskazane przepisy ustawy nowelizującej z punktu widzenia zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Posłużył się jednak odmienną argumentacją mającą uzasadnić niekonstytucyjność kwestionowanych przepisów. Zdaniem rzecznika, osoby, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego na podstawie ustawy systemowej, miały prawo oczekiwać, że ich oświadczenie woli będzie honorowane przez władzę publiczną. Możliwość złożenia oświadczenia według ustawy nowelizującej nie stoi w sprzeczności z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa, ale wręcz przeciwnie, służy realizacji tej zasady konstytucyjnej. Trybunał zaznacza przy tym, że stworzenie przyszłym beneficjentom świadczeń okazji do wypowiedzenia się na temat sposobu zarządzania części składką przekazywaną na ubezpieczenie emerytalne nawiązuje wyraźnie do tego unormowania artykułu 67 ust. 1 Konstytucji, które oczekuje od ubezpieczonych wzięcia odpowiedzialności za własną sytuację życiową. Naruszenie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa mogłoby mieć miejsce w sytuacji właśnie odwrotnej niż zaistniała na gruncie kwestionowanych przepisów, a mianowicie wtedy, kiedy ustawodawca kierowałby się argumentacją przedstawioną przez wnioskodawcę. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji, które jednorazowe oświadczenie woli przystąpienia do otwartych funduszy emerytalnych, i to jeszcze w dodatku sprzed lat, dokonano z chwilą wdrożenia nowego systemu emerytalnego, wiązałoby ubezpieczonego nieodwoływalnie z tą formą uczestnictwa w tym systemie, niezależnie od jakichkolwiek modyfikacji wprowadzanych przez ustawodawcę w kolejnych latach. Z tego też względu, również w tym zakresie, Trybunał Konstytucyjny nie był w stanie podzielić argumentacji rzecznika. Kolejny problem to składanie oświadczeń o przekazywaniu przyszłych składek do OFE w perspektywie artykułu 31 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Obok zarzutu niezgodności powyższych przepisów ustawy nowelizującej z artykułem 2, we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich sformułowano osobny zarzut niezgodności wskazanych z przepisów oboma ustępami artykułu 31 Konstytucji. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ustawie nowelizującej budziły zastrzeżenia konstytucyjne rzecznika w odniesieniu do tych osób, które skorzystały uprzednio z możliwości przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Chodzi o osoby urodzone pomiędzy rokiem 48 a 69. Zarzuty sformułowane we wniosku rzecznika wynikają z dość specyficznego sposobu postrzegania stosunku ubezpieczenia emerytalnego. Rzecznik konsekwentnie definiuje ten stosunek prawny w perspektywie prawa do wolności osób ubezpieczonych. Nawiązując do ustaleń orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do zasady ochrony wolności, czyli artykułu 31 ust. 1 Konstytucji, trzeba stwierdzić, że zasada ta nie może stanowić adekwatnego wzorca oceny konstytucyjności artykułu 11 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej. Prawo do określenia sposobu, w jaki mają być gromadzone środki pochodzące z części składki na ubezpieczenie emerytalne, nie wiązało się z realizacją przez ubezpieczonego przysługującej mu w tym konkretnym zakresie swobody decydowania o swoim postępowaniu. Nie dysponuje on bowiem taką swobodą już od momentu włączenia się do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Przystąpienie do tego systemu nie jest powierzone samodzielnej decyzji jednostki, ale ma charakter, co do zasady, charakter przymusowy.
Przymus ten odnosi się w pewnym wymiarze również do sposobu realizacji uprawnienia, jakie ustawodawca przyznał ubezpieczonym. Umożliwienie takim osobom dokonania wyboru otwartego funduszu emerytalnego nie oznacza na przykład, że osoby te mają w tym zakresie całkowitą czy nawet częściową swobodę. Biorąc pod uwagę poczynione ustalenia, Trybunał stwierdził, że uprawnienia wykreowane przez ustawodawcę, a następnie przyznane osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym nie mogą być rozpatrywane w kontekście zasady wolności jednostki w rozumieniu artykułu 31 ust. 1 Konstytucji. Możliwość podjęcia decyzji o przystąpieniu do konkretnego OFE nie wiąże się z istnieniem sfery tak rozumianej wolności, w ramach której może ona podejmować swobodne decyzje dotyczące konieczności realizacji obowiązku publicznoprawnego. Chodzi tu bowiem o tę sferę, w której to państwo ma obowiązek ukształtować odpowiedni system świadczeń emerytalnych, a w związku z tym może przyznawać określone uprawnienia przyszłym beneficjentom tego systemu. Ocena konkretnych rozstrzygnięć ustawodawcy w tym zakresie nie może być wobec tego dokonywana w perspektywie artykułu 31 ust. 1 Konstytucji. Teraz kolejny problem dotyczący ograniczania reklamy. Kolejnym problemem konstytucyjnym była kwestia oceny konstytucyjności przepisów dotyczących reklamowania OFE. Prezydent sformułował dwa zarzuty w tym zakresie. Po pierwsze, zakwestionował przepis ustawy o OFE w części dotyczącej powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych z wywodzoną z artykułem 2 Konstytucji zasad poprawnej legislacji. Po drugie, zarzucił przepisom ustawy o OFE i ustawy nowelizującej niezgodność z artykułem 22, 54 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Zdaniem wnioskodawcy, pierwszy zarzut związany jest z brakiem legalnej definicji reklamy, a w drugim przepisy te mają nieproporcjonalnie ingerować w wolność działalności gospodarczej i wolność wypowiedzi. Trybunał nie podzielił zarzutu wnioskodawcy, jakoby zaskarżone przepisy naruszały zasadę określoności prawa wynikającą z artykułu 2 Konstytucji. Artykuł 197 ust. 1 ustawy o OFE reguluje wymagania, jakie musi spełnić każda informacja dotycząca wskazania tych spraw, które są wskazane w tym przepisie. Zdaniem Trybunału termin informacja nie budzi na gruncie języka powszechnego ponadprzeciętnych trudności interpretacyjnych. W świetle słownikowej definicji tego terminu jest to wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś. Należało w związku z tym przyjmować, że przewidziane wymagania odnoszą się do każdej udostępnionej lub rozpowszechnionej publicznie, a więc szerszemu, nieograniczonemu kręgowi odbiorców wiadomości, której treść dotyczy enumeratywnie wskazanych w tym przepisie podmiotów. Chodzi tutaj o wiadomości dotyczące otwartego, dobrowolnego i pracowniczego funduszu emerytalnego, a także zarządzających nimi towarzystw emerytalnych. W porównaniu z artykułem 197 ust. 1 ustawy o OFE, ustęp drugi odnosi się do szczególnej postaci publicznego przekazywania wiadomości, jaką jest reklama. Chociaż ustawodawca w tej ustawie nie sprecyzował, co rozumie pod tym pojęciem, a w szczególności, na co zwrócił uwagę prezydent, nie przewidział definicji legalnej reklamy, mającej zastosowanie na potrzeb tej konkretnej ustawy lub wyraźnego odesłania do innej ustawy i brak uregulowania tej kwestii jednak nie czyni zaskarżonego przepisu niejasnym lub nieprecyzyjnym w stopniu uzasadniającym orzeczeniu jego niekonstytucyjności. Artykuł 197 ust. 2 ustawy o OFE, co wyraźnie wynika z jego brzmienia, ma zastosowanie do reklamy dotyczącej OFE. Nie ma on natomiast zastosowania do pozostałych podmiotów występujących na rynku ubezpieczeń społecznych, to jest towarzystw emerytalnych, dobrowolnych i pracowniczych funduszy emerytalnych. Zdaniem Trybunału również pozostałe ustępy tego przepisu nie mogą być uznane za niejasne. Drugi z podanych kontroli przepisów, czyli artykuł 197a ust. 1 i 2 ustawy OFE, również nie budzi ponadprzeciętnych trudności interpretacyjnych. Przepis ten ustanawia czasowy, całkowity zakaz reklamy obowiązujący od 1 stycznia do końca lipca każdego roku, w którym ubezpieczeni mogą podejmować decyzję dotyczącą przekazywania składki ubezpieczeniowej do OFE lub na subkonto w ZUS-ie. Ustawodawca nie wskazał bezpośrednio adresata zakresu określonego w tym przepisie. Używając orzeczenia w stronie biernej,
Ale ustalenie adresatów normy wynikającej z artykułu 197a ustęp 1 nie może jednak, zdaniem Trybunału, abstrahować od treści normatywnej ustępu 3 wskazującego, na kogo może być nałożona sankcja za naruszenie zakazu reklamy. Trybunał zwrócił uwagę na jeszcze jedną okoliczność mającą wpływ na ocenę zgodności tych przepisów z zasadą określoności prawa. Ocena tych przepisów musi uwzględniać nie tylko rodzaj normowanych stosunków społecznych oraz wpływ na regulacje na korzystanie z wolności i praw konstytucyjnych, lecz także adresatów, do których są one kierowane. Zaskarżone przepisy są bowiem kierowane nie do konsumentów, ale do profesjonalistów, którzy uczestniczą w różnego rodzaju kampaniach marketingowych i są w stanie określić desygnaty ustawowych terminów, takie jak informacje przedstawione w sposób zrozumiały, obiektywny, rzetelny, reklama wprowadzająca lub mogąca wprowadzić błąd itd. Nie można wobec tego podzielić zarzutu, że są one niejasne w stopniu uzasadniającym ich niekonstytucyjność. Odnosząc się natomiast do czasowego, całkowitego zakazu reklamy sformułowanego w artykule 197a ustawy OFE, prezydent wskazał jako wzorce kontroli artykuł 22 i 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Trybunał zauważył, że reklama w sensie konstytucyjnym jest formą publicznej wypowiedzi z reguły subiektywnej i ocennej, służącej zachęceniu i nakłonieniu innych podmiotów do nabycia określonego dobra czy oczekiwanego przez reklamującego się podmiot zachowania. Wypowiedź ma ta charakter przede wszystkim komercyjny, czy jest ukierunkowana na zwiększenie podaży i popytu reklamowanych dóbr, jako taka podlega ochronie w ramach konstytucyjnej wolności zagwarantowanej w artykule 54 ustęp 1 Konstytucji. Ustanowienie przepisów określające zasady informowania ubezpieczonych o działalności instytucji finansowych, w szczególności zachęcających do przystąpienia do takich instytucji lub dalszego w nich uczestnictwa, stanowi realizację konstytucyjnego zadania, o którym mowa w artykule 76 Konstytucji. Przepis ten nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, między innymi przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, które mogą przejawiać się także poprzez nieuczciwą reklamę. Reklama nie jest neutralną informacją opisującą określone dobro, lecz środkiem przekazu służącym do zwiększenia zainteresowania tym dobrem w kręgu jego odbiorców, w tym wypadku ubezpieczonych. Ma przede wszystkim warstwę perswazyjną. Zakwestionowany przepis należy uznać za minimalizujący ryzyko negatywnych efektów reklamy w tym szczególnym, newralgicznym okresie podejmowania przez nich decyzji w sprawie uczestniczenia lub nieuczestniczenia w kapitałowym filarze systemu emerytalnego i związanego z tym przekazywaniem zarząd podmiotom prywatnym, jakim są PTE, części składki emerytalnej. Konstytucyjnym uzasadnieniem czasowego i całkowitego zakazu reklamy dotyczącej otwartego funduszu emerytalnego jest mianowicie urzeczywistnienie prawa ubezpieczonego do rzetelnej i pozbawionej warstwy sugestywnej informacji o systemie ubezpieczenia emerytalnego i skutka podejmowanych decyzji w perspektywie przyszłego prawa do emerytury. Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie całkowitego i czasowego zakazu reklamy dotyczącego otwartego funduszu emerytalnego lub sugerującej, że odnosi się ona do otwartych funduszy emerytalnych, jest w stanie, zdaniem Trybunału, doprowadzić do zakładanego przez ustawodawcę celu, to jest umożliwia ubezpieczonym swobodny i wolny od zewnętrznej presji wyboru sposobu uczestnictwa w systemie emerytalnym. Uznanie kwestionowanego przepisu za służący realizacji wartości konstytucyjnych nie wystarcza jednak samo w sobie do stwierdzenia jego zgodności z warunkami niezbędności, których domaga się również konstytucji. Jak już wskazano, rozwiązanie konieczne ma być najmniej dolegliwe spośród wszystkich możliwych i równie skutecznie dostępnych rozwiązań dla podmiotów, których wolności lub prawa są ograniczone. Takie wymagania, zdaniem Trybunału, zakwestionowany artykuł 197a ustęp 1 ustawy o OFE jednak nie spełnia. Trybunał zauważył, że ustawodawca dysponuje innymi środkami prawnymi ochrony konsumentów, które są mniej dolegliwe niż wprowadzone w tym przepisie. Ustawodawca nie wykazał przekonująco, z jakich powodów generalna reguła przewidziana w artykule 197 ustawy o OFE, a ponadto obowiązki informacyjne w momencie przystąpienia do funduszy były niewystarczające do skutecznej ochrony wolności praw ubezpieczonych w tzw. okresach transferowych.
o nadmierności zakazu reklamy wynikającego z artykułu 197 ust. 1 ustawy OFE może świadczyć bardzo szeroki zakres zastosowania tego przepisu. Ustawodawca zakazał reklamy w każdej formie i za pomocą wszystkich nośników informacji, nie dokonując w tym zakresie jakiegokolwiek niuansowania formy wypowiedzi handlowych. Z punktu widzenia konstytucyjnej realizacji założonego celu mogła dokonać się przez ograniczenia tylko niektórych postaci reklamy, bądź wymaganie zawarcia w przekazie określonych treści, czy też limitowanie liczby emitowanych reklam, a być może i wysokości przekazywanych na to środków. Trybunał podzielił pogląd prezydenta dotyczący dysproporcji między OFE a ZUS-em w zakresie możliwości reklam i przekonywania konsumentów do wyboru określonego modelu systemu emerytalnego. Jednak zupełnie inaczej rozpoznał problem konstytucyjny. Zdaniem Trybunału możliwość nieograniczonego reklamowania otwartych funduszy emerytalnych w środkach masowego przekazu uzasadniona możliwością wyasygnowania dużych środków finansowych na kampanie reklamowe prowadziłaby de facto istotnej dysproporcji między OFE a ZUS-em. Trybunał dostrzegł wpływ zakazu reklamy na sytuację OFE i faktyczne możliwości informowania o ich usługach i przewadze konkurencyjnej. Reklama funduszy służy nie tylko przekonaniu ubezpieczonych do uczestnictwa w filarze kapitałowym w ogóle. Jest także adresowana do osób zdecydowanych na uczestniczenie w filarze kapitałowym do wyboru konkretnego funduszu. Otwarte fundusze emerytalne konkurują o ubezpieczonego nie tylko z ZUS-em, lecz także między sobą. Nie bez znaczenia dla oceny konstytucyjności stosowanego rozwiązania w postaci zupełnego czasowego zakazu reklamy było także to, że obowiązuje on nie tylko w okresie okna transferowego, ale również wcześniej. Zdanie Trybunału, tak daleko idące czasowe ograniczenie nie jest konieczne. Mając powyższe na uwadze, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przewidziany w artykule 197a ust. 1 ustawy OFE całkowity zakaz reklamy zawierającej informacje OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do tych funduszy, działający od 1 stycznia do 31 lipca każdego roku, w którym ubezpieczeni mogą wybierać między przekazywaniem części składki emerytalnej do OFE lub zaksięgowaniem jej na subkoncie w ZUS-ie, jest niezgodny z artykułem 54 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Stwierdzenie niezgodności z jednym wzorcem uczyniło natomiast zbędne odnoszenie się do zarzutu naruszenia artykułu 22 Konstytucji. No i wreszcie ostatni problem umorzenia. Trybunał umorzył postępowanie w odniesieniu do niektórych zarzutów sformułowanych we wnioskach prezydenta i rzecznika praw obywatelskich. Trybunał stwierdził, że część zakwestionowanych przepisów we wniosku utraciła moc obowiązującą. Nie było przy tym możliwości zmiany ukształtowanej wcześniej sytuacji prawnej adresatów tych przepisów. W pozostałym natomiast zakresie umorzenie związane było z brakiem uzasadnienia stawianych zarzutów. I wreszcie jeszcze na koniec jedna refleksja. Dokonując zmian, tak głębokich zmian w długoletnim działaniu reformy z końca lat 90. państwo polskie wzięło na siebie jednak poważny ciężar odpowiedzialności. Mianowicie wszystkie teraz organy władzy publicznej, które są odpowiedzialne za należyte wykonywanie obowiązku realizacji prawa do emerytury, muszą dołożyć najwyższej staranności, aby efekty tej reformy przyniosły pozytywny skutek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie sędzio, za dotrzymanie słowa. Uzasadnienie było skondensowane, acz nie krótkie. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę panią sędzią Teresę Lisz, która była drugim sprawozdawcą w rozpatrywaniu tej sprawy. Bardzo proszę, pani sędzio. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 99 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku zgłaszam zdanie odrębne do punktu 1, 2, 3 i 6 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2015 roku. Wbrew stanowisku Trybunału uważam, że wskazane w tych punktach wyroku zaskarżone przepisy ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych są niezgodne z przywołanymi wzorcami konstytucyjnymi. W dalszym ciągu pierwszą ustawę będę określała w skrócie jako ustawę OFE, a drugą jako nowelę z 2013 roku lub nowelę grudniową. Zanim przejdę do szczegółowego uzasadnienia zdania odrębnego, pragnę wyraźnie stwierdzić, że moja ocena instytucji OFE i całego tak zwanego drugiego kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego nie odbiega w istocie od oceny zaprezentowanej w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obserwowałam powstawanie tej ustawy z 1997 roku z pozycji członka ówczesnej Komisji Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która to komisja, mimo że do jej zakresu działania należała też reforma prawa ubezpieczeń społecznych, została całkowicie odsunięta od pracy nad tą ustawą. Przygotowali ją ekonomiści związani głównie z Bankiem Światowym, bez merytorycznego udziału prawników i polityków społecznych. Od początku OFE były koncepcją ekonomiczną, a nie ubezpieczeniową. Chodziło w niej głównie o zasilenie gospodarki strumieniem środków pochodzących z części składek na ubezpieczenie społeczne. Interesy ubezpieczonych były dla jej twórców na drugim, że nie w ogóle dalszym planie, chociaż w materiałach propagandowych obiecywano im przysłowiowe złote góry, aby przyciągnąć ich do powstających funduszy. Znamienne było to, że ustawa OFE została uchwalona o ponad rok wcześniej niż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które uchwalono w końcówce 1998 roku. Nie towarzyszyły tej ustawie nawet ogólne założenia co do zasad wypłaty emerytur z tego tak zwanego kapitałowego filaru. Poza sporem pozostaje również to, że zarządzającym funduszami powszechnym towarzystwom emerytalnym, prywatnym podmiotom włączonym tą ustawą do realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego stworzono wyjątkowe, dogłodne, cieplarniane wręcz warunki. Ustawa, wprowadzając w artykule 139 obowiązek fundusza, więc PTE, dążenia przy inwestowaniu jego aktywów do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat, szczegółowo uregulowała rodzaje lokat, skłaniając fundusze przede wszystkim do inwestowania w papiery wartościowe Skarbu Państwa, bądź gwarantowane, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub gwarantowane przez państwo, czyniąc tym samym zarządzanie funduszami zadaniem bardzo prostym. A jednocześnie za to nie wymagające szczególnej inwencji ani wysiłku zarządzanie, towarzystwa emerytalne otrzymywały bardzo wysokie opłaty, można nazwać wynagrodzeniem, które pochłaniały sporą część aktywów OFE pochodzących wszak ze składki ubezpieczonego, składki emerytalnej. I tu kończy się moja zgodność z Trybunałem. Ta podzielana przeze mnie ocena instytucji OFE, krytyczna ocena instytucji OFE, według mnie nie może jednak mieć rozstrzygającego znaczenia dla oceny przepisów nowelizujących ustawę o OFE. Jeżeli nawet przyjąć, że utworzenie OFE w kształcie nadanym im przez ustawę z 1997 roku było błędem ustawodawcy, z którego może on, a nawet powinien się wycofać, to sposób tego wycofywania się podlega ocenie w świetle zasad konstytucyjnych, w tym zasady zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa, poszanowania praw nabytych i interesów w toku. Nie można lekceważyć tego, że co najmniej za przyzwoleniem państwa, którego organy szeroko kolportowały broszurę opracowaną w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych pod tytułem Bezpieczeństwo w różnorodności,
wielka grupa obywateli urodzonych między 49 a 69 rokiem została zachęcona do przystąpienia do OFE, a kolejne roczniki ubezpieczonych przymuszono ustawowo do uczestniczenia w nich. Wszyscy, którzy należeli do OFE do końca lipca 2014 roku, pozostają ich członkami, trzeba to mocno podkreślić, ze względu na pozostawienie w funduszach 48,5% ich aktywów. Także te rozwiązania ustawy nie dotyczą tylko tych, jak się czasem niektórym osobom dyskutującym o tym wydaje, tylko tych, którzy nadal odprowadzają część swojej składki emerytalnej do OFE. Dla wszystkich tych, którzy byli w OFE przed wejściem w życie nowych przepisów. Część z tych osób zdecydowało się na dalsze przekazywanie części swojej składki do OFE, mimo radykalnego pogorszenia warunków ich funkcjonowania. Reforma powinna więc odbywać się z poszanowaniem interesów tych osób. Również powszechne towarzystwa emerytalne, chociaż nie są zwykłymi podmiotami gospodarczymi, lecz prowadzą działalność reglamentowaną. I niezależnie od tego, że przez lata zarządzania OFE na pierwotnych zasadach korzystały z przywilejów, są przecież legalnie działającymi prywatnymi podmiotami gospodarczymi i ograniczenie ich praw również powinno odbywać się z poszanowaniem zasad konstytucyjnych. Zaskarżone przepisy reformujące funkcjonowanie OFE moim zdaniem tego warunku nie spełniają. Tak jak przy tworzeniu OFE, tak i obecnie przy ich zwijaniu, w cudzysłowie, liczą się tylko albo głównie racje ekonomiczne, obecnie głównie równowaga budżetowa, a nie prawa i interesy ubezpieczonych. Teraz co do poszczególnych zarzutów grup przepisów zaskarżonych. Pierwsza grupa zaskarżonych przepisów, których dotyczy punkt pierwszy wyroku, obejmuje zmieniony ustawą z 2013 roku artykuł 141 ustęp 2 ustawy o OFE, zmieniający zasady inwestowania środków funduszu, więc zakazujący funduszu inwestowania między innymi w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP oraz papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub banki centralne niektórych innych państw, w skrócie można powiedzieć państw obszaru gospodarczego Unii Europejskiej. Po drugie, należy do tej grupy artykuł 35 noweli grudniowej określający minimalny udział akcji w portfelu inwestycyjnym OFE w latach 2014-2017. Nie będę już tych progów wymieniał, one były wymieniane tu wielokrotnie. I wreszcie należy do tej grupy artykuł 4 punkt 33 noweli grudniowej uchylający przepisy artykułu 175, artykułów 175 do 180 ustawy o OFE, regulujące dotąd minimalną wymaganą stopę zwrotu oraz mechanizm pokrywania niedoboru w funduszu wskutek nieosiągnięcia tej minimalnej stopy zwrotu. Dwa pierwsze przepisy radykalnie zmieniają zasady inwestowania środków OFE. Do czasu zmiany OFE miały inwestować głównie w państwowe papiery wartościowe jako najbardziej bezpieczne i jednocześnie dosyć intratne. Po zmianie mają one zakaz inwestowania w nie, przy czym dotyczy to nie tylko papierów wartościowych polskiego państwa, ale i państw obcych, co trudno mi jest osobiście zrozumieć. Jednocześnie artykuł 35 noweli grudniowej zobowiązuje fundusze, aby w latach 2014-2017 w ich portfelu inwestycyjnym znajdował się nie mniej niż określony w tym przepisie procent lokat w akcjach. W wyniku nowelizacji OFE,
które były dotąd funduszami stabilnego wzrostu, stały się na okres kilku lat funduszami podwyższonego ryzyka, co oznacza znaczące obniżenie poziomu bezpieczeństwa środków przeznaczonych na wypłatę emerytur członków OFE. Bezpieczeństwo to zostało przy tym osłabione trwale w następstwie uchylenia przez artykuł 4 punkt 33 noweli grudniowej dwóch ważnych dla tego bezpieczeństwa instytucji, to jest obowiązku dążenia do osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu oraz mechanizmu pokrycia niedoboru funduszy powstałego w razie nieosiągnięcia minimalnej stopy zwrotu wraz z gwarancją Skarbu Państwa. Na wypadek, gdyby ten niedobór nie mógł być pokryty ze środków funduszu gwarancyjnego OFE. Należy podkreślić, że wskutek wejścia w życie zaskarżonych przepisów środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE, mimo uznania ich przez organy państwa za środki publiczne, nie korzystają z gwarancji państwa. Te wszystkie zmiany, niewątpliwie niekorzystne dla wszystkich członków OFE, dotknęły w szczególności obywateli, którzy stali się tymi członkami przed ich wejściem w życie. Dobrowolnie lub przymusowo wchodzili oni do OFE, które były funduszami bezpiecznymi, z gwarancjami minimalnej stopy zwrotu i pokrycia niedoboru, łącznie z gwarancjami Skarbu Państwa. W dniu wejścia w życie ustawy stały się natomiast funduszami podwyższonego ryzyka bez gwarancji państwowych. Oznacza to moim zdaniem ewidentne naruszenie wynikające z artykułu 2 Konstytucji zasady zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa, nazywane inaczej pięknie zasadą lojalności państwa wobec obywatela. Nie przekonuje mnie przy tym tłumaczenie, że ze względu na długotrwałość stosunków ubezpieczenia społecznego ubezpieczony nie może racjonalnie oczekiwać, że przez całe lata pozostaną niezmienione warunki jego ubezpieczenia, gdyż ustawodawca na gruncie artykułu 67 ust. 1 Konstytucji ma znaczną swobodę kształtowania instytucji zabezpieczenia społecznego. No i przy tym na przestrzeni lat zmieniają się warunki, a więc ustawodawca ma prawo zmieniać także warunki ubezpieczenia. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny w dotychczasowym orzecznictwie podkreślał, że stosunek ubezpieczenia społecznego właśnie przez ową długotrwałość i stopniowe spełnianie przesłanek do nabycia przez ubezpieczonego prawa do emerytury, jak żaden inny stosunek społeczny oparty jest na zasadzie zaufania społecznego, na zaufaniu ubezpieczonego do tego, że ustawodawca nie będzie zmieniał tych przesłanek i tych reguł gry na jego niekorzyść bez jakichś nadzwyczajnie ważnych powodów. Mówi wręcz Trybunał w niektórych orzeczeniach z lat 90., że o swoistej umowie państwa z obywatelem przystępującym objętym ubezpieczeniem, do której odnosi się ogólna zasada pacta sunt servanda. Moim zdaniem w warunku uchwalania tej ustawy nie było takich nadzwyczajnych okoliczności, które by uzasadniały złamanie tej zasady. Moim zdaniem na pewno te zmiany oceniane w punkcie pierwszym nie były konieczne. Jest oczywiste, że z artykułu 67 ust. 1 Konstytucji nie wynika żaden określony kształt instytucji zabezpieczenia społecznego, więc państwo z pewnością nie ma obowiązku utrzymywania, nie miał obowiązku utworzenia i nie ma obowiązku utrzymywania OFE lub innej postaci kapitałowego filaru ubezpieczenia społecznego. Jednakże ustawodawca utworzył ten filar w związku z przewidywaną, i te przewidywania się sprawdzają, dużo niższą wysokością emerytury z ZUS-u, w szczególności dużo niższą zastępowalnością przez emeryturę ostatniego wynagrodzenia w wyniku zmiany zasady ustalania wysokości emerytur na zasadę zdefiniowanego świadczenia. Ze środków
przekazanych do funduszy, do filaru kapitałowego, które miały być pomnażane przez bezpieczne, ale rentowne inwestowanie, miała być uzupełniona emerytura. Miała być druga, jakby dodatkowa część tej emerytury obok ZUS-owskiej. I nie można wykluczyć, że fundusze emerytalne, dobrze zarządzane, i jeszcze trzeba dodać w warunkach nie najgorszej koniunktury gospodarczej, mogłyby spełniać te oczekiwania. Wierzą w to, jak sądzę, ci ubezpieczeni, około 22,5 miliona osób, którzy dobrowolnie zdecydowali się przekazywać nadal część swojej składki emerytalnej do OFE. Skoro ustawodawca powołał taką instytucję ubezpieczenia emerytalnego, z której są związane prawa czy ekspektatywy praw, interesy milionów obywateli, to jej ograniczanie może nastąpić tylko z poszanowaniem tych praw, interesów i z poszanowaniem zasady lojalności państwa wobec obywateli. Te same przepisy, co w punkcie pierwszym wyroku, artykuł 141 ustęp 2 ustawy o OFE, artykuł 35 punkty 2 do 4 noweli grudniowej, zmieniające zasady inwestowania środków OFE, które Trybunał w punkcie pierwszym wyroku oceniał z uwagi na prawa członków OFE, zostały zaskarżone przez prezydenta także w aspekcie naruszenia praw powszechnych towarzystw emerytalnych jako podmiotów gospodarczych. Z tego punktu widzenia prezydent zarzuca im naruszenie artykułu 2 Konstytucji, a więc również zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ale także artykułu 22 Konstytucji, wolności działalności gospodarczej. W uzasadnieniu tych zarzutów wnioskodawca wskazał, że przepisy te zmieniły radykalnie na niekorzyść PTE warunki prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, polegającej na zarządzaniu aktywami OFE. Jak bowiem była mowa o tym wyżej, bezpieczne lokowanie obligacje i inne papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub Bank Centralny, czy też inne rządy i banki centralne innych państw, zostały zabronione. Jest już niemożliwe. Jednocześnie zostało narzucone towarzystwom emerytalnym ryzykowne inwestowanie w akcje, w każdym razie utrzymywanie dotychczasowych portfeli akcji. Ja nie mam wątpliwości, że przepisy te tym samym naruszają wyraźnie swobodę działalności gospodarczej OFE, PTE, która im przysługuje. Mimo że są to szczególne podmioty gospodarcze, jak też już o tym wspominałam, to jednak są to przede wszystkim spółki akcyjne, prywatnoprawne podmioty, które mimo prowadzenia reglamentowanej działalności, jednakże korzystają z zasady swobody działalności gospodarczej. Wnioskodawca, prezydent rozpatruje te ograniczenia jeszcze w kontekście innych zmian wprowadzonych przez nowelę grudniową, w szczególności zmiany polegające na przeniesieniu ponad połowy aktywów tych właśnie w obligacjach i innych bezpiecznych papierach dłużnych z OFE do ZUS-u, co sprawiło, że zmniejszyły się oczywiście przychody PTE z zarządzania tymi funduszami. Przedstawiciel prezydenta zaznaczył, że artykuł 23, który stanowi noweli grudniowej, który stanowi podstawę tego transferu, nie jest przez prezydenta zaskarżony, ale jest jak gdyby kontekstem normatywnym, pokazującym jeszcze bardziej wyraziście, na ile zostały pogorszone warunki funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych. Przyznając, że
warunki działalności gospodarczej nie muszą być niezmienne, że mogą podlegać zmianom, także niekorzystnym, chociażby ze względu na stan finansów publicznych i konieczność zapewnienia równowagi budżetowej. Wnioskodawca trafnie, moim zdaniem, stwierdza, że zmiany te nie powinny następować w tak krótkim czasie, jak to się stało w przypadku zaskarżonych przepisów. Ustawa nowelizująca, uchwalona 6 grudnia 2013 roku, w ciągu 4 dni została opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 grudnia 2013 roku, a weszła w życie w tej części, z której pochodzą zaskarżone przepisy, w tej ogromnej części, z dniem 1 lutego 2014 roku, a więc po upływie jednomiesięcznego vacatio legis. I było to vacatio legis stanowczo za krótkie, aby PTE mogły przystosować się do nowej sytuacji. I głównie w tym prezydent, słusznie moim zdaniem, upatruje naruszenia zasady ochrony zaufania do państwa, widziane z perspektywy PTE jako podmiotów gospodarczych. Trybunał nie podzielił tych zarzutów prezydenta, uznając, że nowelizacja ujmowana całościowo stworzyła towarzystwom emerytalnym wystarczające możliwości przystosowania się do nowych warunków. Podkreślił też, że zmiana przychodów, zmniejszenie przychodów z tytułu działalności gospodarczej jest objęte ryzykiem gospodarczym, co dotyczy zwłaszcza takich podmiotów jak OFE, które realizują zadania publiczne i otrzymują wynagrodzenie czy opłaty ze środków publicznych. Oczywiście nie podzielam tego stanowiska Trybunału. Zgadzam się z zarzutami i argumentacją prezydenta jako wnioskodawcy. OFE, mimo swojego szczególnego statusu, podmiotu zaangażowanego w wykonywanie zadania publicznego, są podmiotami prywatnymi, które musiały zaangażować w zarządzanie funduszami znaczne, jak na polskie warunki, kapitał własny. Mają prawo do tego, aby zmiana na gorsze warunków ich funkcjonowania obowiązujących dotąd przez lat kilkanaście następowała z poszanowaniem zarówno zasady ochrony zaufania do państwa, jak i zasady wolności działalności gospodarczej. Nie można tych przepisów, o których mówimy, oceniać jako usprawiedliwionych, tych zmian oceniać jako usprawiedliwionych ze względu na konieczność ochrony równowagi budżetowej, ponieważ te przepisy dotyczące zmiany zasad inwestowania nie dotyczą, nie mają bezpośredniego przełożenia na stan finansów publicznych. Takie przełożenie ma inny zaskarżony już nie przez prezydenta, a przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepis będący podstawą przeniesienia z OFE części aktywów do ZUS. I właśnie do tego w tej chwili przejdę. Newralgiczną zmianą wprowadzoną przez nowelę grudniową, a konkretnie przez jej artykuł 23, jest właśnie ten transfer 51,5% aktywów OFE z OFE do ZUS-u w zamian za gwarancję przyszłej wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń emerytalnych odpowiadających wysokości tych aktywów, odpowiednio przy tym zwaloryzowanych. Z aktywów zaewidencjonowanych na specjalnych subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązania tego, jak wspominałam, nie kwestionował prezydent, ale zakwestionował w swoim wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik, uznając te środki za środki publiczne, nie przyrównywał tej operacji do wywłaszczenia, jak to czasem ma miejsce w debacie na temat reformy OFE. Nie wskazał jako
wzorca konstytucyjnego artykułu 21, a nie artykułu 64 Konstytucji dotyczących ochrony własności i innych praw majątkowych. Zarzuca natomiast temu rozwiązaniu, moim zdaniem trafnie, naruszenie zasady, znów tej samej zasady, ochrony zaufania do państwa i prawa z punktu widzenia członka, interesu członka OFE, ale także zasady niedziałania prawa wstecz, ponieważ chodzi o przejęcie z OFE środków zgromadzonych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Ta zmiana dotyczy części ekspektatyw prawa do emerytury, które dotąd miały realne pokrycie w aktywach OFE, w tym głównie w państwowych papierach wartościowych. Emitowanych lub gwarantowanych przez państwo. Trybunał odparł te zarzuty, negując po pierwsze ideę swoistej umowy między państwem a ubezpieczonym, na którą powoływał się rzecznik, i wskazując, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych zarzutów naruszenia zasady zaufania, że ustawodawca nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek dokonywania takich zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, które w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej i w warunkach zmian demograficznych zapewni otrzymanie chociażby minimalnych świadczeń przez wszystkich ubezpieczonych. Przede wszystkim przy tej okazji Trybunał podnosił fundamentalne znaczenie zasady ochrony równowagi budżetowej, stabilności finansów publicznych, które mają, zdaniem Trybunału, trudno nie podzielić, fundamentalne znaczenie również dla stabilności systemu ubezpieczeń społecznych, gwarantowanego w części ZUS-owskiej przez państwo. Trybunał twierdzi również, że przeniesienie tych aktywów w żadnym stopniu nie pogarsza sytuacji ubezpieczonych, gdyż nadal objęte są te środki zobowiązaniem państwa do wypłaty świadczeń. Nie podzielam tej argumentacji Trybunału, gdyż nie wnikając w bardzo skomplikowany problem charakteru środków zgromadzonych w OFE, uważam, że nawet przy uznaniu ich publicznego charakteru ustawodawca nie ma pełnej swobody co do ich przeznaczenia i sposobu zarządzania nimi. Ulokowane głównie w bezpiecznych państwowych papierach wartościowych, gwarantowanych całym majątkiem Skarbu Państwa, stanowiły one realne kapitałowe zabezpieczenie części przyszłej emerytury. W zamian za przejęcie tych aktywów członek OFE uzyskuje z mocy zmienionych przepisów wirtualny zapis kwot na subkoncie w ZUS i zapewnienie, że w czasie, gdy będzie przechodził na emeryturę, otrzyma z tych środków odpowiednią część emerytury. No jest oczywiste, że to są tylko ewidencja, że te środki w ZUS-ie są przeznaczane natychmiast na wypłaty bieżących emerytur. I moim zdaniem nie można postawić znaku równości między zabezpieczeniem ekspektatyw emerytalnych przez gwarancję wykupu obligacji państwowych czy innych papierów dłużnych i gwarancję wypłaty przez państwo świadczenia emerytalnego w określonej wysokości. Gwarancje wypłaty świadczeń emerytalnych nie są bowiem zbyt pewne, co widać w podkreślaniu mocnym przez Trybunał dużej swobody ustawodawcy w kształtowaniu instytucji zabezpieczenia społecznego, a także
to, że na gruncie artykułu 67 ustęp 1 Trybunał przyjmuje w zasadzie, są czasem sporadyczne, nieco inne wypowiedzi, że chodzi tylko o gwarancję świadczeń na poziomie minimalnym. Osłabia pewność, tę osłabia również teza Trybunału, że długotrwałość stosunków ubezpieczenia społecznego wręcz predestynuje ustawodawcę do zmiany ich stosownie do zmieniających się na przestrzeni lat okoliczności. Wreszcie można przewidywać, że i w przyszłości, tak jak i obecnie, wszelkie zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego będą usprawiedliwiane przez konieczność ochrony równowagi budżetowej, która w orzecznictwie Trybunału urosła do rangi metazasady usprawiedliwiającej naruszenie większości pozostałych zasad konstytucyjnych. Stąd nie zgadzam się z wyrokiem Trybunału o konstytucyjności artykułu 23 noweli grudniowej. Nie będę już ze względu na późną porę rozwodziła się na temat artykułu 197 dotyczącego ograniczeń informacji o tych trwałych ograniczeń upowszechniania informacji i reklamy o OFE. Ja podzielam stanowisko wnioskodawcy pana prezydenta, że te przepisy są niejasne i że nie jest łatwo odróżnić na gruncie reklamy od informacji zwykłych o OFE. A dodam, że ten przepis powinien być szczególnie jasny i dookreślony, ponieważ za ich naruszenie grozi wysoka kara administracyjna. Kara pieniężna do 3 milionów złotych. Przepis, który jak zdarzony taką sankcją powinien być oczywisty i klarowny. I na koniec muszę podnieść jeszcze jedną kwestię, mianowicie kwestię trybu uchwalania tej ustawy, o której tutaj mówimy. Chociaż tryb ten nie został zaskarżony w żadnym z wniosków merytorycznie rozpatrywanych przez Trybunał, ale można powiedzieć, że jest notoryjnie znany. Po pierwsze, chodzi o nadzwyczajne tempo przy uchwalaniu tej trudnej, skomplikowanej i ważnej ustawy. W ciągu 4 dni odbyły się 3 czytania i uchwalono tak skomplikowaną, trudną ustawę. Drugi problem to też bardzo duże nieregularności, że tak powiem, oględnie w zgłaszaniu poprawek w drugim czytaniu. Najpierw obstrukcyjne kilkaset poprawek, a potem kontratak w postaci zgłoszenia jako poprawki całego projektu ustawy, co na pewno nie jest zgodne z instytucją poprawki regulowaną nie tylko w regulaminie, ale także i w pewnym zakresie przez samą konstytucję. I mimo, że nie jest to zaskarżone, ale uznam za konieczne zwrócenie uwagi na to, ponieważ naruszanie trybu legislacyjnego przy uchwalaniu ustaw, zwłaszcza tak zwanych okołobudżetowych, czy mających znaczenie dla budżetu, stało się już nagminne w kolejnych zresztą kadencjach Sejmu. I nie jest już niczym dziwnym, że w ustawie budżetowej uwzględnia się skutki ustaw jeszcze nie uchwalonych, tak jak było w tym przypadku. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani sędzio za przedstawienie zdania odrębnego. Teraz o to samo proszę pana sędziego Mirosława Granata, pani sędzio. Ja również chcę się już ograniczyć tylko do podstawowych motywów mojego zdania odrębnego. Zanim odniosę się do istoty oceny konstytucyjności skarżonych przepisów, chciałbym wyciągnąć przed nawias dwie kwestie, które obawiam się, że umkną mi podczas referowania tej trzeciej części mojego zdania odrębnego. Mianowicie chciałbym zacząć od kwestii, na której skończyła pani sędzia Liszcz, to znaczy trybu uchwalenia ustawy. Moja tutaj ocena idzie dalej i po drugie jeszcze odnieść się do problemu równowagi budżetowej, bo on tutaj z pewnością ma znaczenie dla rozstrzygnięcia Trybunału. Otóż ja uważam, że tryb uchwalenia noweli grudniowej radykalnie naruszył artykuł 119 Konstytucji. Najkrócej ujmując, żeby nie wchodzić w szczegóły,
Komisja Finansów Publicznych 5 grudnia negatywnie rozpatrzyła wszystkie poprawki zgłoszone do projektu noweli w drugim czytaniu przez przyjęcie jednej poprawki, używam w cudzysłowie tego terminu, która obejmowała cały projekt ustawy, a którą był tekst jednolity projektu w wersji przedłożonej przez komisję w sprawozdaniu z prac po pierwszym czytaniu. Konstytucja w artykule 119 wymaga czytań i rozpatrzenia poprawek celem uchwalenia ustawy. To pojęcie poprawek jest bardzo dokładnie wyjaśnione w orzecznictwie trybunalskim. Najkrócej, tekst jednolity projektu ustawy z prac po pierwszym czytaniu komisyjnym z definicji nie jest i nie może być tożsamy poprawce. Poprawka może być wyłącznie zmianą o charakterze punktowym. Poprawka, która obejmuje cały projekt ustawy, w której nie zmienia się przecinka, jest pozorną. Niczego nie zmienia, przepisuje dotychczasowy projekt. Nie jest to poprawka w znaczeniu konstytucyjnym i regulaminowym. Poprawka jest zawsze dokumentem, który zmienia projekt w stosunku do czegoś. Zatem poprawka z prac nad nowelą grudniową znosi sens pracy parlamentarnej w drugim czytaniu. Służyła utrzymaniu projektu w kształcie niezmienionym ze sprawozdania Komisji Finansów z prac po pierwszym czytaniu. W trzecim czytaniu moim zdaniem nie głosowano projektu, który by uwzględniał poprawki lub je prawidłowo odrzucał, ale tekst jednolity projektu z prac komisyjnych w pierwszym czytaniu, który obejmował całość aktu prawnego. Tak najkrócej zreferowałem to naruszenie artykułu 119. Moim zdaniem taka procedura w świetle artykułu 119 i artykułu 2 Konstytucji jest niedopuszczalna. Oczywiście obstrukcja opozycji jest czymś normalnym w grze parlamentarnej, demokratycznej. Po to jest większość i mniejszość, aby ich poglądy konfrontowały się ze sobą. I do tej pory, czy to w Sejmie siódmej kadencji, czy wcześniej, w parlamentach wcześniejszych kadencji, przy znacznie intensywniejszej obstrukcji, przełamywano ją na gruncie regulaminu i posługiwania się regulaminem. To, co mnie uderzyło w tej sytuacji, ta nowość z 5 grudnia 2013 roku, po prostu polega na igraniu pojęciami konstytucyjnymi. Takie igranie było typowe dla prawa konstytucyjnego, ale jeszcze przed 1989 roku. Stan, w którym nie zgłasza się poprawki, definiuje się jako najdalej idącą poprawkę. Powtórzenie sprawozdania z prac w pierwszym czytaniu traktuje się jako najdalej idącą poprawkę. Jest to po prostu irracjonalne. Jedna strona sporu parlamentarnego słucha tylko siebie, a racjonalność procedury wymaga oczywiście za i przeciw i chodzi o dochodzenie do lepszych rozwiązań. Nie chodzi mi tutaj o tylko pojęcia konstytucyjne, jak można byłoby powiedzieć, ale o odrzucenie zasady tworzenia prawa polegającej na dochodzeniu do najlepszych rozwiązań. Prawodawca stworzył wówczas taką regułę, że nie bierze pod uwagę innego stanowiska niż swoje. Mnie nie razi tutaj to, że prawodawca uchwalił tę ustawę w 4 lub 3 dni. Idzie mi o tę arbitralność właśnie wyrażającą się w naruszeniu artykułu 119 i podkreślam, nie chodzi tutaj tylko o takie, jak to nazwałem, właśnie igranie z pojęciami konstytucyjnymi. W związku z tym uważałem, że obowiązkiem Trybunału jest wszechstronne zbadanie sprawy. Mówi o tym artykuł 51 obecnej ustawy o Trybunale. Trybunał w toku postępowania bada wszystkie istotne okoliczności, które służą wszechstronnemu zbadaniu sprawy. Zastanawiam się, co to znaczy wszechstronne wyjaśnienie sprawy.
w sytuacji, gdy oczywiście, tak jak już mówiono, żaden z wnioskodawców nie podniósł zarzutu trybowego. Z pewnością wszechstronne zbadanie sprawy musi objąć treść normy, następnie jej formę i konsekwencje wydania wyroku. Trybunał bada nie tylko normę zaskarżoną, ale winien wziąć pod uwagę także sposób jej powstania. Ta procedura się wiąże z państwem prawnym i następstwa ewentualnej niekonstytucyjności. Ta się wiąże głównie z dobrem wspólnym. Trybunał, który nie byłby wszechstronny w tym rozumieniu, nie pełniłby właściwie swojej funkcji. Nie może Trybunał koncentrować się jedynie na treści skarżonej normy, ponieważ w tej jednej konkretnej normie uwikłane są różne zasady konstytucyjne. Jeśli więc nie zwracamy uwagi na ewentualne wady procesu ustawodawczego, w sytuacji, gdy są one podnoszone przez parlamentarzystów w Sejmie i to z większości z opozycji, pada ciągle właśnie w stenogramie z 5 grudnia, to z pewnością rozsądzi Trybunał. W stenogramie z prac komisji znajduje się informacja, że Rządowe Centrum Legislacyjne również zgłasza zastrzeżenia do tej procedury. No to ja tutaj właśnie uważam, że jest to sytuacja, a Trybunał w ramach swej kompetencji tym się nie zajął, to ta sytuacja wadliwego działania ustawodawcy może się powtórzyć. I podkreślam, mi nie idzie o to, żeby podważyć ustawę z uwagi na jej tryb przyjęcia, bo tutaj przywrócenie stanu konstytucyjności przy kontroli trybowej może być już niemożliwe z uwagi na swoje skutki. Chodzi mi o to, o czym tutaj już była mowa. Ustawodawca podjął niesłychanie ważne decyzje dotyczące systemu emerytalnego przyszłych pokoleń. Mówiliśmy do roku 2050 lub 2060. Jest to rozstrzygnięcie z zakresu ustroju społecznego i gospodarczego państwa. I ono powinno zapaść w trybie niebudzącym najmniejszych wątpliwości konstytucyjnych, a być może nawet i regulaminowych. Jeszcze jedna myśl dotycząca trybu. Otóż w sprawie pełnoskładowej z listopada 2006 roku, K31/06, gdy Trybunał badał nowelę do ordynacji wyborczej do organów samorządowych, Trybunał stwierdził szereg naruszeń trybu ustawodawczego, a zwłaszcza brak wymaganych konsultacji społecznych. Tutaj mówiono wówczas, że wspólnym mianownikiem wszystkich naruszeń prawodawczych był pośpiech powodujący naruszenie legitymizacyjnych walorów procedury. Ale Trybunał w tamtej sytuacji uznał, że mimo naruszenia procedury Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Po drugie, że konieczne jest zachowanie ciągłości ładu prawnego i w związku z tym stanowi to podstawę do niekwestionowania trybu ustawodawczego w tym wypadku. Natomiast Trybunał pokazał, czego ustawodawca nie może robić, uchwalając prawo wyborcze. I to jest właśnie ta pierwsza uwaga dotycząca procedury. Podkreślam, wiem, że wnioskodawcy tego zarzutu nie zgłosili, ale uważam, że należało tę kwestię dostrzec i rozważyć, co wcale jeszcze nie musiało prowadzić do niekonstytucyjności z powodu wadliwości trybowej. Druga uwaga, która jest taką właśnie wyciągającą przed nawias pewne problemy, dotyczy tutaj przywoływanej parokrotnie zasady równowagi budżetowej, czyli można ją nazwać zasadą odpowiedzialnej polityki finansowej państwa. Chcę zwrócić uwagę, o tym mówiła i pani sędzia Liszcz, i mówił pan mecenas Proksa na rozprawie,
że ta zasada znajduje się wśród innych zasad Konstytucji i podlega, jak inne zasady, wyważaniu. Jeśli zasadę odpowiedzialnej polityki finansowej wyłączymy z ważenia dóbr konstytucyjnych, to stawiamy ją niejako z boku Konstytucji, obok ustawy zasadniczej. I tak wydaje mi się właśnie w tej sprawie przebiegało myślenie trybunalskie. Jest to taka sytuacja, gdy wówczas właśnie ta zasada staje się ważniejsza od ustawy zasadniczej i ona wówczas może przybrać taką postać zasady no niemal rozstrzygającej wątpliwości konstytucyjne. Podkreślam zaś, że równowaga budżetowa, ta zasada jest włączona w Konstytucję i jest częścią całości. Często, zwykle ma wyższe znaczenie niż inne zasady Konstytucji i być może tak jest w tej sprawie, ale niekiedy może być inaczej. Jest to sprawa wyważenia tej zasady z innymi wartościami konstytucyjnymi. Tutaj między innymi właśnie z prawem do zabezpieczenia społecznego czy ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Uważam, że w niniejszej sprawie zasada odpowiedzialnej polityki finansowej państwa jakby znalazła się na zapleczu myślenia trybunalskiego. Tymczasem powinna być tutaj wprost przywołana, powinna być mocną kartą uczestniczącą w ważeniu dóbr konstytucyjnych. Wymagałoby to od Trybunału jej otwartego przywołania, zbadania jej charakteru i stosowania w teście proporcjonalności, chociażby z zasadą z artykułu 67 Konstytucji. I dlatego też uważam, jeszcze wrócę słowem do trybu uchwalenia ustawy. Ten tryb uchwalenia ustawy jest nie mniej ważny niż zasada równowagi budżetowej. Trybunał powinien pomimo tej zasady, jej znaczenia, pokazać standard trybu ustawodawczego w państwie prawnym i potraktować go jako właśnie pewną wartość, którą da się zważyć z zasadą równowagi budżetowej. To były te dwa problemy, które chciałem zasygnalizować przed przejściem do tych rozważań zasadniczych. One, ich nieomówienie przeszkadzało mi w takim właśnie spokojnym rozważeniu tej części, w której odnoszę się do jakby zasadniczych wątpliwości konstytucyjnych, jakie wywołała ta sprawa. W tej części trzeciej już odnoszę się do głównego problemu konstytucyjnego w tej sprawie. Moim zdaniem głównym problemem jest wpływ przekształcenia systemu OFE, które wpływa także na rolę pierwszego filara w systemie zabezpieczenia społecznego na poziom ochrony praw osób ubezpieczonych. Zwłaszcza Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał na fundamentalny charakter zmiany warunków i jakości zabezpieczenia emerytalnego, a z tym wiąże się znaczenie wzorca z artykułu 67 ustęp 1 Konstytucji. Ja także nie kwestionuję tego, że prawodawca miał prawo przekształcić drugi filar, jak i pierwszy ma prawo to czynić w zależności od zmiany otoczenia gospodarczego systemu emerytalnego i stanu długu publicznego. Chodzi tutaj o to wszakże, aby jednak zarazem maksymalnie chronić prawo do zabezpieczenia społecznego. Na tym polega rola wzorca z artykułu 67 Konstytucji. Uważam, że Trybunał nie przedstawił relewantnego argumentu poza interesem Skarbu Państwa, tu odnoszę się głównie do artykułu 23, za umorzeniem 51,5% jednostek rozrachunkowych na kontach ubezpieczonych w OFE i przekazaniem odpowiadających im aktywów w postaci obligacji do
Zakładu Ubezpieczeń. Z punktu widzenia ubezpieczonych prawodawca zastąpił wierzytelności zapisane na rachunkach w OFE, mające odzwierciedlenie w realnie istniejących aktywach, na księgowy zapis ewidencyjny w ZUS-ie, stanowiący obietnicę wypłaty w przyszłości świadczeń ze środków, które będą pochodzić z przyszłej, nieistniejącej jeszcze składki i wpłyną do ZUS dopiero w roku wypłacania przyszłej emerytury. Uważam, że w wyniku tej zmiany prawodawca pomniejszył dotychczasowy państwowy dług publiczny nieodpłatnie, bez wykupu obligacji, a na przyszłość zamienił dług rejestrowany na dług ukryty. Ale nie poprawiło to realnie sytuacji pierwszego filara. W istocie do zakładu nie zostały realnie przekazane aktywa, które odciążyłyby zakład w kolejnych latach, a pokrywając niedobór w funduszu ubezpieczeń społecznych wsparłyby wypłatę bieżących emerytur. ZUS przejął głównie obligacje państwowe, które następnie obowiązany był przedstawić do umorzenia ministrowi finansów. Jak wynikało z rozprawy wczorajszej, ZUS w wyniku tej operacji nie otrzymał w zasadzie realnych środków pieniężnych pokrywających niedobór w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje mi się, że minister finansów informował, że ZUS otrzymał środki pieniężne w wysokości około 2 miliardów złotych, dokładnie 1,9 miliarda. Tymczasem spośród aktywa OFE były warte 153 miliardy, obligacje skarbowe 134 miliardy i tak dalej. Sam Trybunał stoi na stanowisku, z którym się zgadzam, że w świetle artykułu 67 obowiązkiem ustawodawcy jest kreowanie i utrzymanie systemu, który zapewni realizację prawa obywateli do zabezpieczenia społecznego, a w szczególności zapewni środki umożliwiające choćby najniższy poziom egzystencji. W mojej ocenie rozwiązania kwestionowane przez wnioskodawców naruszyły interesy dzisiejszych pracowników, przyszłych emerytów, dla których istnienie OFE zmniejsza ryzyko nieotrzymania emerytury w ogóle lub otrzymania jej na poziomie niezapewniającym minimum zabezpieczenia na skutek utrzymywania się niekorzystnych dla nich trendów demograficznych lub zapaści finansów publicznych. Istnienie niezależnego od budżetu państwa źródła realnych wypłat emerytur odciążających w pewnym stopniu budżet państwa i oszczędzającego budżetowi konieczności dopłat do przyszłych niedoborów FUS-u stanowi wartość z punktu widzenia efektywności zabezpieczenia społecznego przyszłych emerytów. To jest z punktu widzenia artykułu 67 roku. Kwestionowane rozwiązania pogarszają jakość zabezpieczenia społecznego i nie znoszą ryzyka braku wypłacalności w przyszłości systemu emerytalnego jako całości. Uważam, że Trybunał w swojej analizie oparł się na argumencie skali krótkoterminowej, zapominając o niekorzystnych dla obecnego pokolenia długoterminowych trendach demograficznych. System funduszy wyodrębnionych finansowo z ZUS-u miał zmniejszyć przyszłe wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa na bieżące wypłacanie emerytur dla dzisiejszych pracowników. Stąd w skali długoterminowej nie jest dla mnie przekonujący zarzut o podwójnym opodatkowaniu obecnego pokolenia, dla którego zaczęto gromadzić składki w systemie kapitałowym. Dzisiejsze obciążenie obecnego pokolenia w postaci finansowania dziś wypłacanych emerytur i jednoczesnego odkładania środków na własną emeryturę w przyszłości wydaje się ceną rozsądną za odciążenie kolejnych pokoleń i budżetu państwa z obowiązku finansowania w całości przyszłych emerytur.
Uważam, że Trybunał nie przedstawił oceny korzyści i strat z punktu widzenia obecnych pracowników, a przyszłych emerytur. Uważam, że wnioskodawcy, zwłaszcza Rzecznik Praw Obywatelskich, trafnie podniósł to, że doszło do osłabienia pozycji ubezpieczonych. Nie tylko w wyniku trwałego i nieodwołalnego pozbawienia ekspektatyw emerytalnych, realnego pokrycia w wyodrębnionych istniejących aktywach, ale również na wskutek zmiany zasad wypłaty przyszłych emerytur w części finansowanej ze zmodyfikowanego filaru drugiego. Tutaj nawiązuje dalej do problemu tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. Dalej Trybunał wytknął obydwu wnioskodawcom, że w niewłaściwy sposób posługują się argumentem o swoistej umowie w kwestii zabezpieczenia społecznego. Tutaj Trybunał pominął fakt, że obaj wnioskodawcy posłużyli się w zasadzie literalnie koncepcją wyprowadzoną i ugruntowaną w dotychczasowym orzecznictwie trybunalskim. Ona była podawana wręcz w cudzysłowie. Trybunał wielokrotnie przypominał, że owo porozumienie społeczne oparte na zaufaniu jest zawarte z jednostką w momencie rozpoczęcia działalności zarobkowej rodzącej tytuł obowiązkowego ubezpieczenia. Kwestionowana regulacja, pomijając zgodę ubezpieczonych na odebranie 51,5% wartości aktywów zapisanych na ich kontach w OFE, taką umowę podważa. Dlatego też sposób wycofania się władzy z tej umowy zasługuje tu na dezaprobatę z punktu widzenia artykułu 2 i zasady zaufania. Wydaje się, że Trybunał przywiązał wielką rolę do obecnych wyników OFE i do nieprawidłowości w funkcjonowaniu drugiego filara. Muszę przyznać, że bardzo wiele z tych zarzutów podniesionych na rozprawie zostało udowodnionych i nie mam zamiaru bronić błędów czy mankamentów w funkcjonowaniu OFE. Ale idzie mi o to, że prawodawca miał możliwość wcześniejszej reakcji i tak niekiedy to czynił, obniżając prowizje czy opłaty pobierane przez towarzystwa emerytalne, aby nie prowadzić do obniżenia sumy przeznaczonej do inwestowania. Dlatego też uważam, że podniesione i podkreślam w dużym stopniu zasadne zarzuty wobec drugiego filara nie mogą mieć decydującego znaczenia w ocenie systemu OFE w dotychczasowym kształcie i jego ewentualnego utrzymania. Wreszcie na koniec. Nie mogę też zgodzić się z założeniem, że w całokształcie funkcjonowania systemu emerytalnego i jego otoczenia gospodarczego to OFE jest podstawowym powodem istnienia i pogłębiania się niedoboru środków w FUS-ie na wypłatę bieżących emerytur, który to niedobór musi być finansowany przez budżet państwa. Wydaje mi się, że to nie OFE jest głównym źródłem problemu, że obecnie 65% wypłat emerytur pochodzi tylko ze składek. Emerytura z pierwszego filara repartycyjnego zawsze jest uzależniona i będzie uzależniona od kondycji państwa w chwili wejścia ubezpieczonego w wiek emerytalny, z czego zdawali sobie sprawę także twórcy reformy z 1999 roku. Wskazywali oni jednak warunki pomyślnego funkcjonowania systemu emerytalnego tak, żeby zabezpieczyć obecnych, jak i przyszłych emerytur. Podsumowując już najkrócej, uważam, że Trybunał nie przedstawił argumentów, które miałyby związek z treścią artykułu 67 Konstytucji, które by przemawiały, jeśli nie na rzecz pozytywnego wpływu kwestionowanej zmiany systemu na gwarantowanie konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, to choćby na wykazanie,
że nie doszło do znacznego pogorszenia sytuacji ubezpieczonych. Trybunał wiele uwagi poświęcił wyłożeniu treści artykułu 67 Konstytucji i, jak podkreślam, zgadzam się z tymi ustaleniami, ale ostatecznie tej treści nie zastosował, uznając, że kwestionowana zmiana w istocie pozwala się zamknąć w odesłaniu zawartym w Konstytucji, że zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa, tak jakby ta reforma była tylko sprawą techniczną. Uważam, że charakter kwestionowanej regulacji nie polega jedynie na zmianie form zabezpieczenia społecznego. Dotyczy zmiany jakości tego zabezpieczenia dla obecnych pracowników, a przyszłych emerytur, i tej zmiany charakteru systemu ubezpieczeń Trybunał nie zrównoważył innymi istotnymi wartościami, które przemawiałyby za zmianami systemu emerytalnego, które zostały zrealizowane przez prawodawcę. Z tych głównie względów zdecydowałem się złożyć zdanie odrębne. Bardzo dziękuję panu sędziemu. I w końcu proszę o przedstawienie zdania odrębnego pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Zgłaszam zdanie odrębne do punktu trzeciego sentencji wyroku. Mały trend za pozwoleniem pana przewodniczącego. Otóż jest to moje ostatnie zdanie odrębne. Chciałem jakie to składam. Ja bym wolał uprzedzić. No to w takim razie pozostawię rzeczywiście panu przewodniczącemu to do powiedzenia. Wracając do istoty rzeczy. Otóż uważam, że należało, Trybunał powinien orzec w zakresie punktu trzeciego wyroku, że artykuł 23 ustęp 1, 2 i 18 kwestionowanej ustawy jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz że jest zgodny z zasadą niedziałania prawa wstecz. Źródłem tych obu zasad jest oczywiście artykuł 2 Konstytucji i krótkie uzasadnienie podstawowe przesłanki mojego zdania odrębnego. Otóż w uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, że ustawodawca ma nie tylko prawo, ale też i obowiązek dokonywania niezbędnych korekt w reformie emerytalnej zapoczątkowanej w roku 1999. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawcy przysługuje w tej sferze względna swoboda regulacyjna, która jest podstawą politycznej decyzji co do modelu finansowania świadczeń emerytalnych optymalnego w danych warunkach ekonomiczno-społecznych. Chociaż uważam te założenia generalnie za słuszne, ale mój sprzeciw budzi jednak ich zastosowanie do oceny konstytucyjności artykułu 23 ustęp 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającej z artykułu 2 Konstytucji. Tutaj moje wątpliwości mam co do samej konstytucyjnej dopuszczalności operacji umorzenia części indywidualnych udziałów w otwartych funduszach emerytalnych i przekazania aktywów odpowiadających ich wartości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc zasad ustalonych w artykule 23 ustęp 1 i 2 ustawy nowelizującej. Upoważnienie ustawowe dotyczące realizacji tego niekonstytucyjnego transferu, to znaczy chodzi tu o ustęp 18 kwestionowanego przepisu artykułu 23, jest oczywiście konsekwentnie obciążony tymi samymi wadami. W rozpatrywanej sprawie ujawniły się dwa skrajne stanowiska, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych zmian w gospodarowaniu środkami przekazanymi do OFE przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich, powołując się na dawne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, ono będzie wykazane w pisemnym uzasadnieniu zdania odrębnego, jak również powołując się też na praktykę prawodawczą, stwierdził, że istotne zmiany w warunkach ubezpieczenia mogą obejmować tylko te osoby, które wchodzą do systemu ubezpieczenia od dnia wejścia w życie takich zmian. Artykuł 23 ustęp 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej jest sprzeczny z tą zasadą. Trybunał Konstytucyjny w ślad za Sejmem, Prokuratorem Generalnym i Ministrem Finansów oraz
nowszym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, które też będzie przytoczone w pisemnym uzasadnieniu, przyjął natomiast nieco odmiennie, że państwo ma obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia efektywnego systemu zabezpieczenia społecznego, łącznie ze zmianami warunków nabycia prawa do świadczeń emerytalnych w okresie jego nabywania, co stanowi o konstytucyjności zaskarżonych przepisów. W moim przekonaniu obydwa te wymienione przeze mnie poglądy budzą pewne zastrzeżenia. Odnosząc się do poglądu Rzecznika Praw Obywatelskich, należy w moim przekonaniu przede wszystkim zauważyć, że skutki bezwzględnego zakazu ingerencji w emerytalne interesy w toku dla osób ubezpieczonych zależą od tego, jaki jest kierunek planowanych przez ustawodawcę reform. W zależności od sytuacji takie rozwiązanie może albo chronić przed zmianami subiektywnie niekorzystnymi, albo wykluczać możliwość skorzystania ze zmian pozytywnych. Nie da się więc analizowanego zakazu oceniać z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i prawa w sposób abstrakcyjny. Okoliczność ta została, jak się wydaje, dostrzeżona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w którym zauważalna jest tendencja do odchodzenia od formułowania ogólnych zasad dopuszczalności modyfikacji zasad emerytalnych na rzecz każdorazowej oceny dopuszczalności danych reform. Wadą natomiast w moim przekonaniu stanowiska Trybunału Konstytucyjnego jest to, że opiera się ono przede wszystkim na wykładni artykułu 67 ust. 1 Konstytucji, który to przepis przecież nie jest wzorcem kontroli artykułu 23 ust. 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej. W rezultacie tego, w moim przekonaniu, Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył wszystkich zarzutów podniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wobec kwestionowanego przepisu ustawy nowelizującej na tle tego wzorca kontroli. W uzasadnieniu wyroku brak jest w moim przekonaniu odpowiedzi na pytanie, czy zaskarżony przepis, przecież radykalnie zmieniający sposób zarządzania środkami przeznaczonymi na emeryturę wniesionymi do OFE w latach 1999-2014, mógł, racjonalnie rzecz biorąc, być przewidziany przez osoby zainteresowane. Moim zdaniem stanowi to nie tylko wadę formalną analizowanego orzeczenia, w którym nie uwzględniono całości problemu konstytucyjnego, lecz także bezpośrednio przyczyniło się do błędnej oceny konstytucyjności artykułu 23 ust. 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej. Według mnie zbieg artykułu 67 ust. 1 Konstytucji, mówiący o prawie do zabezpieczenia społecznego, i artykułu 2 Konstytucji, realizującego zasady zaufania obywateli do państwa i prawa, daje ustawodawcy daleko większą swobodę kształtowania systemu emerytalnego na przyszłość. Z tego powodu nie kwestionuję wprowadzonych przez ustawę nowelizującą zmian w sposobie działania OFE, ani też przyjęcia przez ustawodawcę założenia, że w związku z tymi zmianami powinno obowiązywać domniemanie przynależności ubezpieczonych do ZUS-u jako systemu znacznie bezpieczniejszego niż zmienione OFE. Odmiennie jednak oceniam dopuszczalność ingerencji w sposób gospodarowania składkami emerytalnymi, które zostały powierzone OFE do 31 stycznia 2014 roku. Uważam bowiem, że w tym zakresie swoboda ustawodawcy jest znacznie bardziej ograniczona. Osoby ubezpieczone do dnia wejścia w życie zaskarżonych przepisów były wszak przez ustawodawcę utrzymywane w uzasadnionym przekonaniu, że ich składki kierowane do OFE będą miały pokrycie kapitałowe, a nie tylko będą stanowiły wirtualny ślad na subkoncie ZUS-u i że będą inwestowane w sposób względnie bezpieczny, w tym w obligacje Skarbu Państwa, przy gwarantowanej ustawowo minimalnej stopie zwrotu oraz pokrywaniu ewentualnego niedoboru. Te podstawowe zasady umowy społecznej nie zmieniły się nawet wówczas, gdy w roku 2011 ustawodawca podjął decyzję o znacznym zmniejszeniu wysokości środków przekazywanych do OFE. Były one potwierdzane więc per facta concludentia przez 14 lat w każdym okresie rozliczeniowym, a dla pracowników etatowych co miesiąc, przez wnoszenie składek i ich księgowanie na kontach OFE, a następnie inwestowanie zgodnie z przepisami. Uważam, że analizowane zobowiązanie ustawodawcy co do określonego sposobu zarządzania składkami emerytalnymi powierzonymi OFE było szczególnie silne wobec osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku, które mogły przystąpić do OFE działających na omówionych zasadach na mocy własnej nieodwołalnej, można tak nazwać, decyzji. Nie oznacza to jednak, że więź ta nie powstała w stosunku do osób urodzonych po 1 stycznia 1969 roku, które stały się członkami OFE obligatoryjnie na mocy decyzji ustawodawcy.
Każda przecież osoba ubezpieczona ma pewien wpływ na sposób zapewnienia sobie środków utrzymania po zaprzestaniu aktywności zawodowej, który przejawia się na przykład w decyzjach o formie zatrudnienia, zwłaszcza o jego legalności, albo też o wybranym zawodzie, na przykład umożliwiającym skorzystanie z KRUS czy branżowych systemów emerytalnych. Do 1 lutego 2014 roku tego typu życiowe decyzje wszystkich ubezpieczonych były podejmowane przy założeniu takiego właśnie funkcjonowania OFE, jakie zostało ukształtowane w roku 1999. Uważam, że obligatoryjny ex lege transfer środków zgromadzonych w OFE do ZUS byłby zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa, wynikającą z artykułu 2 Konstytucji, jedynie i tylko wtedy, gdyby utrzymanie dotychczasowego systemu groziło realnym i bezpośrednim niebezpieczeństwem znacznego uszczuplenia lub utraty tych środków. Powinien to być w moim przekonaniu środek ostateczny, stosowany w braku innych, mniej dolegliwych rozwiązań, np. dodatkowych obostrzeń co do polityki inwestycyjnej OFE czy maksymalnych opłat administracyjnych. Tego typu przekształcenia nie mogą natomiast moim zdaniem być uzasadniane w inny sposób, niezwiązany bezpośrednio z obowiązkiem zapewnienia przez państwo świadczeń emerytalnych członkom OFE. Niewystarczające są moim zdaniem zwłaszcza argumenty makroekonomiczne, w myśl których umorzenie udziału w OFE i zwiększenie dzięki temu aktywów ZUS jest konieczne dla zmniejszenia deficytu budżetowego czy ogólnej wydajności systemu emerytalnego. Decyzja ustawodawcy wyrażona w artykule 23 ust. 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej była bowiem jedynie jednym z kilku możliwych sposobów osiągnięcia tych celów, który został wybrany i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości z powodu stosunkowo dużej politycznej łatwości jego zastosowania poprzez jednorazową, prostą operację księgową dotyczącą dużej kwoty, bo aż 150 miliardów złotych. Jego alternatywą były znacznie bardziej długotrwałe i społecznie kontrowersyjne reformy polegające na likwidacji niesprawiedliwych przywilejów ubezpieczeniowych, nie tylko zresztą emerytalnych, różnych wpływowych grup zawodowych. Wskazane przez ustawodawcę przesłanki uchwalenia zaskarżonych przepisów mogłyby co najwyżej umożliwiać dobrowolne przekazanie środków OFE do ZUS na mocy indywidualnie podejmowanych decyzji. Na mocy ustawy nowelizującej jest to jednak możliwe tylko w zakresie sposobu zagospodarowania części przyszłych składek. Z prawa tego skorzystało 2,5 miliona osób, deklarując pozostanie w OFE, a na marginesie można zauważyć, że takie rozwiązanie podważa założenie o racjonalności ustawodawcy, skoro nie pozwala on obywatelom decydować o środkach już realnie zgromadzonych na emeryturę, a widzi taką możliwość w odniesieniu do przyszłych hipotetycznych wpływów. Uważam, że artykuł 23 ust. 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej w sposób drastyczny narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z artykułu 2 Konstytucji, zwłaszcza w odniesieniu do wspomnianych już dobrowolnych członków OFE. W 1999 roku ustawodawca potraktował te osoby w sposób podmiotowy, zakładając, że są one zdolne do podjęcia racjonalnej i nieodwołalnej decyzji co do przystąpienia do OFE, a kilkanaście lat później dokładnie te same osoby, a dodatkowo jeszcze bogatsze o uzyskaną w międzyczasie wiedzę, umiejętności, doświadczenie życiowe, zostały uznane za niekompetentne, nieodpowiedzialne. Ich wcześniejsza decyzja o przystąpieniu do OFE okazała się najwyraźniej tylko jednostronnie wiążąca i musiała zostać skorygowana przez państwo, które teraz nagle wie lepiej, co jest dla obywateli dobre. Zdaję sobie sprawę, że uwzględnienie moich założeń co do zakresu swobody regulacyjnej ustawodawcy miałoby pewne niekorzystne konsekwencje systemu emerytalnego. W razie uznania artykułu 23 ust. 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej za niezgodny z artykułem 2 Konstytucji, OFE musiałoby bowiem prowadzić równocześnie dwie polityki inwestycyjne. Dotychczasową w odniesieniu do środków otrzymanych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej oraz nową w odniesieniu do środków otrzymanych po wejściu w życie tej ustawy. Nie uważam tego jednak za wystarczający powód do odstąpienia od mojego stanowiska. Po pierwsze, OFE są podmiotami profesjonalnymi, wobec czego powyższa komplikacja nie powinna w praktyce nastręczać większych trudności, a ustawodawca także osiągnąłby swój cel w postaci zmian proporcji między emerytalnym filarem kapitałowym i repartycyjnym, lecz stopniowo. Po drugie, wskazany dualizm mógłby być złagodzony przez instrumenty zmniejszające pulę środków zarządzanych przez OFE na starych zasadach. Ustawodawca mógłby przecież rozważyć możliwość wprowadzenia deklaracji o woli przeniesienia wpłaconych składek do ZUS albo też ustanowienia zasad przejściowych dla osób, które wkrótce przejdą na emeryturę albo przeciwnie zgromadziły w OFE niewielkie środki.
Po trzecie, nie byłoby to także jedyne odstępstwo od zasad jednolitej polityki emerytalnej wobec wszystkich ubezpieczonych, już obecnie różnicowanej, chociażby ze względu na wiek, na przykład jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do OFE artykułu 111 ustawy systemowej. I na zakończenie chcę podkreślić, że moim zdaniem zmiana dotychczasowego systemu emerytalnego była konieczna. Jak wynika chociażby z przedstawionych w toku postępowania informacji, jego kontynuacja prawdopodobnie oznaczałaby w dłuższej perspektywie niewypłacalność państwa, którego konstytucyjnym zadaniem jest zagwarantowanie obywatelom zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie uważam jednak, ażeby stanowiło to wystarczający powód złamania zasad gospodarowania tymi środkami, które już wpłynęły do drugiego filaru systemu emerytalnego. Transfer środków z OFE do ZUS przeprowadzony na podstawie artykułu 23 ust. 1, 2 i 18 ustawy nowelizującej służył bowiem celom doraźnym, zmniejszeniu deficytu budżetowego w danym roku, a nie długofalowej i przemyślanej reformie ubezpieczeń społecznych. Z tych przyczyn postanowiłem sprzeciwić się wyrokowi w zakresie punktu 3 sentencji. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie sędziowi. Z prawdziwym żalem dziękuję, bo to rzeczywiście pańskie ostatnie słowo w Trybunale Konstytucyjnym. A jakże wiele pan do orzecznictwa naszego wniósł. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony wnioskodawcom i ustawowym uczestnikom postępowania zgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie, ale jeszcze państwo pozwolą, że już po zamknięciu posiedzenia wspomnę, że za dwa dni nie tylko pan sędzia Wojciech Hermeliński, ale również pani sędzia Gintoft-Jankowicz i pan sędzia Marek Odlinowski kończą, jak to dwa lata temu pięknie w tej sali ujął pan profesor Hubert Izdebski, kończą swoją posługę sędziego konstytucyjnego. Każdy z tych sędziów, jak każdy inny sędzia, ale ich żegnamy, wniósł tutaj swój kapitał dorobku zawodowego, także społecznego. No czekamy na wybranych już przez Sejm trzech sędziów, sędziego Hausera, sędziego Jakubeckiego i sędziego Ślepzaka. To naturalnie trzech nowych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym to jest bardzo istotna zmiana. Przez te 9 lat nasi koledzy w moim bardzo głębokim przekonaniu istotnie przyczyniali się przez orzecznictwo, zwłaszcza w sprawach, w których byli sprawozdawcami, ale również w sprawach, w których właśnie pisali zdania odrębne, także w sprawach, w których byli przewodniczącymi i członkami składu. Modyfikując czasami pewne rozwiązania, podejścia konstytucyjne, tak aby prawa podstawowe i wolności podstawowe naszych obywateli, życie społeczne, życie gospodarcze, relacje między organami władzy publicznej były jeszcze mocniej zakorzenione w podstawowych wartościach konstytucyjnych, w zasadach i regułach konstytucji. I na pewno można mówić, że to jest urzędowe stwierdzenie, ale ja jestem o tym głęboko przekonany, takie są też opinie, że Trybunał rzeczywiście przyczyniał się w ostatnich latach do umocnienia naszego porządku konstytucyjnego. Jeszcze raz wyrażając żal, ale również i podziękowanie kolegom. Tak się akurat złożyło, że dzisiejsi sędziowie dysydenci wszyscy siedzą z mojej prawej strony. Ale to oczywiście o niczym nie świadczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za sędziemu sprawozdawcy, panu sędziemu Markowi Zubikowi za tytaniczną robotę, jaką wykonał w tej
bardzo skomplikowanej sprawie, sprawie, która reguluje życie milionów naszych obywateli dzisiaj i na pewno za jakiś jeszcze czas, zanim jakaś inna reforma systemu emerytalnego wynikająca z tych wartości, o których mówił pan sędzia sprawozdawca, przedstawiając zasadnicze motywy tego wyroku. Także bardzo dziękuję za pracę nad tą sprawą. Nie jest to naturalnie ostatnia sprawa, której Trybunał będzie orzekał w tym roku, ale jeszcze raz powiem, niestety ostatnia sprawa, w której orzekała pani sędzia Maria Gintowt-Jankowicz, pan sędzia Wojciech Hermeliński i pan sędzia Marek Kortynowski. Dziękuję państwu, dziękuję wszystkim.